No dobra, słuchajcie, dzień dobry jeszcze raz oficjalnie. Witamy na naszym webinarze. Witamy dzisiaj w składzie Witek Jakielski. Dzień dobry i Waldek Żbik. Tak, dzień dobry. O czym dzisiaj, Witku, będziemy rozmawiali? Będziemy rozmawiali o konkursie, który jest konkursem marzeń dla każdej organizacji, na który każda organizacja, która do tej pory nie pozyskała środków z tego konkursu, czeka przez cały rok. Będziemy rozmawiali o konkursach w ramach PRO, a precyzyjniej to w ramach PRO 1A. Tak, to jest dzisiaj nasz taki zamiar właśnie, żeby opowiedzieć wam trochę o tym konkursie, który trwa do 10 grudnia, no i który jest takim trochę świętym gralem sektora, w sensie każdy by chciał. Konkurencja jest duża i w związku z tym nie każdemu się udaje. Więc trochę dzisiaj powiemy sobie o tej specyfice tego konkursu, a zanim to króciutko na nasz temat, Witku, jakbyś 3 zdania, tak 4 o sobie powiedział. Bardzo ładnie mi zasugerowałeś, żebym mówił krótko. W każdym razie, jesteśmy szczęśliwcami, którzy realizują PRO 1A. Jesteśmy też szczęśliwcami, którzy od prawie 20 lat zajmują się ekonomią społeczną, działają w sektorze organizacji pozarządowych. Prowadzimy, pomagamy, zakładamy, żyjemy. Chcę powiedzieć, co prowadzimy, zakładamy, pomagamy? No, prowadzimy przedsiębiorstwo społeczne.pl, które jest spółką non-profit, organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy spółką, którą tworzą ja i Waldek. Zatrudniamy także Monikę, którą serdecznie pozdrawiamy. Współpracujemy z Zosią Jakielską, nazwisko nieprzypadkowe, która nam pomaga w kwestiach finansowych. Współpracujemy też z Tomkiem Pawłowskim, wieloma różnymi osobami, które też włączone są w nasze działania. Pomagamy organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej w ich codziennej działalności, w sprawach formalnych, w sprawach biznesowych. Piszemy wnioski, piszemy strategie w ramach naszej działalności i zawsze do nas dzwońcie, po prostu jeśli macie kłopoty. Numery naszych telefonów możecie znaleźć w zakładce kontakt. Dla każdej organizacji zawsze mamy 20 minut za darmo. Potem też mamy dużo czasu, aczkolwiek oczekujemy już za niego wynagrodzenia. Tak, no dobra, słuchajcie, no to chyba tyle na początku. O tym naszym projekcie w ramach PRO 1A powiemy wam na koniec. Chcemy zacząć od takiego wprowadzenia do tego konkursu, opowiedzenia trochę o nim, o jego specyfice, o tym, na co zwrócić uwagę. Powiemy wam także o tym, jak my do tego podchodzimy i to, co chcielibyśmy przy tym zauważyć, to fakt, że nasz wniosek, który był oceniany w zeszłym roku, czyli już według tego podejścia, które jest tym aktualnym, zyskał najwyższą możliwą ocenę, zyskał maksymalną liczbę punktów, po prostu wśród wniosków ocenionych nasz wniosek, podobnie jak 10 innych, był pierwszy na liście wśród 1628 wniosków. No tak. Dobra, no i powiemy sobie dzisiaj, no właśnie, o specyfice PRO 1A, powiemy sobie o tym, kto może aplikować, na co te środki można otrzymać, jakie są kluczowe kryteria oceny, na co zwrócić uwagę, gdy będziecie pracowali nad takim wnioskiem. No i podzielimy się kilkoma wnioskami z realizacji projektu w tym priorytecie. To są takie świeże wnioski, dlatego że no myśmy wystartowali od sierpnia z tym projektem, więc no właśnie, jest listopad, więc takie świeże wnioski, zupełnie tegoroczne. A myślę, że na jakieś szersze jeszcze przyjdzie czas, ale takie pierwsze wnioski już się tutaj z wami podzielimy właśnie nimi dzisiaj. Ja mam rym. No dawaj. Jaja świeże niosą wnioski, my też mamy świeże wnioski. To, czasami nie wiem, jak zareagować na te twoje rymy. Przejdźmy w takim razie dalej. Okej, generalnie jeśli chodzi o program rozwoju organizacji obywatelskich, czyli słynne PRO, no to jest program, który zakłada bezpośrednie wsparcie rozwoju polskich organizacji obywatelskich, czyli jest dużo konkursów na działalność pożytku publicznego, gdzie możemy ubiegać się o różnego rodzaju działania, czy to w obszarze, nie wiem, kultury,
czy sportu, generalnie w zakresie pożytku publicznego. A ten wyjątkowość tego programu polega na tym, że właśnie tutaj chodzi o bezpośrednie wsparcie rozwoju instytucjonalnego polskich organizacji obywatelskich, polskich organizacji pozarządowych, więc nie chodzi tutaj o to, żeby coś robić dobrego, ale chodzi o to, żeby rozwijać organizację, no co też ma się przełożyć na wzrost zdolności do robienia czegoś dobrego. Ale tak naprawdę myślimy tutaj o tym programie w kontekście rozwoju zasobów organizacji. Ja bym o tym powiedział to samo, tylko innymi słowami, że to jest po prostu taki program, który zakłada, że jeśli masz fajny pomysł na organizację, a po prostu jeszcze nie masz tych wszystkich możliwości, dzięki któremu to, co jest twoim pomysłem, mógłbyś realizować dla świata, dla obywateli, to my ci po prostu pomożemy, przekażemy dotację, dzięki której wyposażysz się w taki sposób, żebyś mógł to wszystko robić, a w tym pierwszym okresie, kiedy jeszcze nie rozruszałeś się na dobre, sfinansujemy ci wynagrodzenia osób, które pracują w organizacji. Tak, no bo jak najbardziej, jak mamy tutaj pomysł na przykład na rozwój fundraisingu, no to oprócz tego, że się do tego chcemy przygotować, chcemy się przeszkolić, zbudować plan fundraisingowy, to jak najbardziej możemy przewidzieć zatrudnienie fundraisera, przewidzieć sfinansowanie kampanii właśnie fundraisingowych, czyli zapłacić po prostu za reklamę w ramach projektu. Jak najbardziej takie rzeczy możemy tutaj robić. Tak, natomiast założenie, które i pewna rzecz, która musi być ogarnięta, żeby to się mogło wydarzyć, to pisząc wniosek, już musicie mieć pomysł na to, co chcecie, kim chcecie być, kim i czym ma być ta wasza organizacja. Bez tego trudno, żebyście przekonali oceniającego, że warto wam przekazać środki na to, by dzięki dofinansowaniu ten fajny pomysł na organizacje pozarządowe mógł się szybciej, o wiele szybciej zrealizować. Tak, to co jest istotne tutaj, to, że to jest dotacja z jednej strony na rozwój instytucjonalny organizacji. I to jest kluczowe, to jest najważniejsze w tego typu projekcie, w priorytecie zwłaszcza 1A, no bo chodzi właśnie o rozwój zasobów, ale z drugiej strony chodzi też o realizację celów statutowych, czyli z jednej strony przewidujemy rozwój, z drugiej strony planujemy też naszą działalność statutową w ramach tego rozwoju. Tak, zresztą zauważcie, jak brzmi nazwa tego programu. To jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. FIO finansuje inicjatywy obywatelskie. Tu oczkiem w głowie programu jest organizacja. No i to są konkursy organizowane corocznie przez Narodowy Instytut Wolności. Aktualnie konkurs trwa do 10 grudnia, więc do tego czasu jeszcze jest na tyle dużo, że można się zabrać za napisanie wniosków, aczkolwiek na tyle mało, żeby tego nie odkładać. No tak to ujmę. Natomiast zawsze możecie dołączyć do naszego kursu, który dotyczy tego, jak dobrze napisać projekt, a później go, jak już mamy go dobrze skonstruowany, przelać na papier. Zawsze też możecie do nas dzwonić. My chętnie wam pomożemy radą w napisaniu tego wniosku. No. Tak. I głównym celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianie demokratycznych norm obywatelskości. No myślę, że to trochę żeśmy opowiedzieli już na samym początku, więc nie będziemy tutaj, myślę, tego rozwijać. Jeśli chodzi o priorytet 1A, no to też, tak jak już sygnalizowaliśmy, chodzi tutaj o dofinansowanie realizacji misji i kosztów prowadzenia działalności statutowej, chodzi o rozwój zasobów, czy to zasobów ludzkich, czy zasobów technicznych, sprzętu, wyposażenia, tego wszystkiego, co potrzebujecie, żeby prowadzić działalność statutową swojej organizacji. Tak, natomiast ja bym chciał tutaj podkreślić, że zobaczcie, tutaj jest mowa o realizacji misji, o budowaniu kapitału ludzkiego, czyli ludzi, którzy tworzą organizację, wyposażenia, no bo mamy zasoby techniczne. Natomiast to, co bym na końcu chciał podkreślić, to strategia rozwoju organizacji. To nie jest plan działania na najbliższe miesiące, tak abyśmy wiedzieli, co mamy zrobić w kolejnym miesiącu. To jest plan rozwoju organizacji, nie działalności, rozwoju.
Tak, no i chodzi też o to, żebyście jako organizacje pozarządowe uniezależnili się od dotacji i grantów ze środków publicznych, czyli w ramach tego działań, w ramach tego projektu, tego programu rozwojowego mamy zbudować trwałe modele finansowania działalności statutowej. Czyli żeby nie było grantowe, żebyśmy nie czekali tylko od konkursu do konkursu, ale żebyśmy wypracowali takie rozwiązania, które pozwolą nam prowadzić działalność w sposób stały. No, można powiedzieć, że z jednej strony to może być fundraising, a z drugiej strony to może być po prostu działalność gospodarcza, działalność odpłatna, która sprawia, że bez względu na to, czy są dotacje, czy nie, są wpływy do organizacji, dzięki której ona może realizować swoją misję. Tak, tylko no tu trzeba zrobić kropeczkę w takim sensie, że PRO nie jest na wspieranie działalności gospodarczej, nie? Czyli nie możemy tej dotacji przeznaczyć na działalność gospodarczą i to jest szczególnie istotne dla takich osób, które prowadzą spółdzielnię socjalną czy spółkę z non-profit, gdzie działalność gospodarcza jest często dominująca, a działalność społeczna występuje w mniejszym zakresie, tak bym to powiedział. Natomiast chodzi właśnie o rozwój tej działalności społecznej. Czyli nie kupimy tutaj sprzętu, który będzie służył naszej działalności gospodarczej. Okej, okay. A czy możemy na przykład opracować plan marketingowy dla działalności gospodarczej, która zapewni nam systemowe finansowanie, choć nie będziemy w żaden sposób się wyposażać, co oczywiste? Wiesz co, ja bym bardziej tutaj myślał, żeby, znaczy jeśli jesteśmy w stanie nasze usługi, czy to, co chcemy sprzedawać, wpisać w konstrukcję działalności odpłatnej, to chyba bym poszedł bardziej w tą stronę, żeby rozwinąć działalność odpłatną, która to działalność po zakończeniu realizacji projektu może stać się, czy po zakończeniu finansowaniu w ramach tej dotacji w PRO może stać się działalnością gospodarczą. Nie? Tutaj jakby nie ma ograniczeń, że to zawsze musi być działalność odpłatna pożytku publicznego, ale wydaje mi się, że to, czy wydaje mi się to sensowniejsze o tyle, że mamy wtedy większe pole manewru, możemy opłacić personel, możemy kupić sprzęt, który będzie służył właśnie do działalności odpłatnej pożytku publicznego. Emil pyta, jak oddzielić działalność gospodarczą od działalności statutowej, jakie zapisy stosować? No, trzeba się do umowy spółki albo statutu. To, co macie w działalności gospodarczej, macie wymienione w PKD i macie zgłoszone w KRS-ie jako wasza działalność gospodarcza i to PKD jest waszą działalnością gospodarczą. Działalność statutowa to jest realizacja waszych celów, czyli no, pewnie na poziomie umowy spółki macie napisane, w jakich sferach pożytku publicznego prowadzicie działalność i to właśnie tą działalność mamy rozwijać. Tak, choć może się też zdarzyć w przypadku organizacji pożytku publicznego, czyli organizacji 1,5%, że i one mają swoją działalność społeczną, działalność pożytku publicznego określoną kodami PKD, bo w przypadku, kiedy się ubiegały o ten status, musiały tą działalność określić właśnie w ten sposób, choć nie było to do tej pory konieczne, zanim ten status dostały. Tak, Maria pyta, czy można w tym projekcie starać się o siedzibę organizacji, na przykład zakup kontenera i podłączenie do mediów? Moim zdaniem jak najbardziej. Tak, pod warunkiem, że to nas do czegoś prowadzi i jest elementem przedsięwzięcia rozwojowego. Nie? Jakby kwestia uzasadnienia, że jest nam to potrzebne do tego, żebyśmy bardziej skutecznie, w większym zakresie mogli prowadzić działalność statutową. No dobrze, a gdybyśmy poszli na trochę grubo bardziej i na przykład czy moglibyśmy wydzielić w budżecie część kwoty, dzięki której kupimy na przykład malutką nieruchomość? No tak, ale to jest jakby ten sam warunek, nie? Czyli musimy mieć jakiś pomysł, czy ta nieruchomość ma nam do czegoś służyć. No i też no, sam zakup nieruchomości, znaczy jeśli to miałby projekt polegać tylko na tym, że kupujemy nieruchomość, to wydaje mi się, że byłby to raczej słabo oceniony pomysł. No też należałoby wykazać, zastanowić się, co do tej pory zrobiliśmy w kontekście tej nieruchomości, czy jakieś działania podejmowaliśmy, żeby ją kupić, jak sobie radzimy bez niej, czy jakie są inne alternatywy w ogóle, nie? No bo to się trzeba patrzeć, z jakich opcji wybieramy w kontekście naszych planów, w kontekście naszego rozwoju. Dobra, słuchajcie, ja przejdę dalej do prezentacji, wrócimy do tych pytań na koniec, natomiast nie chciałbym teraz, bo widzę, że się tutaj sypią kolejne pytania, nie chciałbym teraz wchodzić w pytania, bo wtedy może nam braknąć czasu na to, żeby opowiedzieć o tym, co chcemy. Wrócimy po prostu do tych pytań. No i istotnym elementem takich projektów jest też gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji czy innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego, no po to, żeby właśnie wzmocnić potencjał organizacyjny.
to jest deklaratywne. To nie jest tak, że koniecznie musicie tworzyć jakieś alianse i federacje w ramach projektu. Natomiast no, taka gotowość musi tutaj być. No jak najbardziej taka współpraca może być też elementem rozwojowym, który umieścicie w takim swoim programie rozwoju organizacji. Trzy zadania, które są wprost wymienione w regulaminie, czyli to jest po pierwsze wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, po drugie to jest to, co mówiliśmy, czyli wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym budowanie stabilnych podstaw naszego funkcjonowania, tworzenie planów działania, planów finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. No i mamy trzecie zadanie związane właśnie z tymi porozumieniami, platformami współpracy, to, co jest związane właśnie z tworzeniem sieci chociażby. Takie trzy rodzaje zadań mogą się tutaj pojawić w tego typu projektach, natomiast te dwa pierwsze są obowiązkowe, w sensie zawsze jest tak, że musimy rozwijać swoje zasoby, mamy realizować działalność statutową w ramach takiego projektu, to musi nam się pojawić. Dobra, no i mamy w tym roku po raz pierwszy, mamy trzy ścieżki w ramach naboru wniosków w PRO1A. Ścieżka pierwsza jest dla podmiotów, które są młodymi podmiotami, czyli zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą ogłoszenia konkursu. Czyli jeśli się zarejestrowaliście w ciągu ostatnich dwóch lat, to w waszym przypadku tutaj kwota dotacji może wynosić od 30 do 60 tysięcy złotych. Ścieżka druga dotyczy podmiotów, które mają największy przychód z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych na poziomie nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Najwyższy przychód z trzech ostatnich lat, czyli chodzi nie o sumę, nie o średnią, tylko wybieramy najwyższy z trzech ostatnich lat. Najwyższy, wybieramy rok, w którym uzyskaliśmy najwyższy przychód w ciągu trzech ostatnich lat. Tak, z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych, nie? Czyli jeśli wynosił ten najwyższy przychód nie mniej niż 100 tysięcy złotych, to możemy wnioskować w ramach PRO od 60 do 300 tysięcy złotych. Limity dla roku kalendarzowego tutaj wynoszą od 20 do 200 tysięcy złotych. No mówimy o limitach dla roku, dlatego że te projekty one nie są roczne, one są rozciągnięte w czasie. Za chwilkę też powiemy sobie, jak to dokładnie wygląda. Kamila pisze, że ścieżka pierwsza nie wyłącza większych organizacji, taka informacja od organizatora. Tak, to znaczy jeśli podmiot kwalifikuje się do ścieżki drugiej, to może też startować w ścieżce pierwszej. To jest tak jakby skokowo zrobione. Jeśli podmiot kwalifikuje się do ścieżki trzeciej, może startować w ścieżce drugiej. Czyli mamy tutaj wybór w tą stronę w dół. W ścieżce trzeciej to jest ścieżka dla podmiotów, które mają najwyższy przychód z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych na poziomie nie mniej niż 200 tysięcy złotych, no to wówczas możemy wnioskować o dotację od 300 do 700 tysięcy złotych. I limity dla roku kalendarzowego od 100 do 300 tysięcy złotych. Limity to jest przychód z całej działalności organizacji. Tak? To znaczy limit przychodu, Elżbieta, to brzmi jakby to był limit maksymalny, natomiast chodzi tutaj o najwyższy przychód z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych. O całość organizacji, całość tego, co robimy. Marta, jeśli istniejecie dłużej niż 24 miesiące, a nie macie tych przychodów osiągniętych, wtedy ścieżka 1, dokładnie tak. No dobra, i co warto tutaj wiedzieć? Pierwsza sprawa, jeśli startujemy w ramach ścieżki 2 i 3, no to musimy zaplanować działanie związane z opracowaniem czy aktualizacją wieloletniej strategii rozwoju organizacji na okres minimum 5 lat. Czyli no już na etapie składania wniosku musimy mieć pewien zarys tej strategii, no bo inaczej trudno nam będzie ten wniosek napisać. Musimy mieć jakiś pomysł na rozwój. Natomiast potem jeszcze w ramach projektu nad tą strategią pracujemy, tą strategię opracowywujemy lub aktualizujemy. I to dotyczy ścieżki 2 i 3. I tutaj polecamy Wam, w zeszłym roku mieliśmy taki webinar, jak opracować strategię. Mamy z tego wpis na blogu, więc tutaj naszą Monikę poprosimy o to, żeby wrzuciła linka do tego wpisu na blogu. Tam mamy opisane, jak do tego można podchodzić. Też my jako organizacja pomagamy w pisaniu tego rodzaju dokumentów, więc też jak najbardziej można się do nas w tej sprawie odezwać. Też możemy, myślę, Wam przygotować, czy mamy przygotowane takie trzy warianty współpracy z nami, w
tym obszarze. Myślę, że też może Wam to pomóc jakoś tam ująć to chociażby w budżecie. Tak, ja bym poczekaj, Waldku, bo tutaj bym bardzo chciał powiedzieć o jednej rzeczy. Strategia, dobra strategia, to jest dokument, który wymaga kilku spotkań. Jeżeli organizacja liczy kilkanaście osób, to tak naprawdę najlepszy sposób pracy nad tą strategią to taki sposób, w ramach którego te kilkanaście osób spotyka się razem, wspólnie w formie burzy mózgów, zastanawia się nad tym, co naprawdę chcą robić, kim chcieliby być za 5 lat. To jest wtedy bardzo twórcza praca, która może przynieść naprawdę, której efektem może być naprawdę dobra strategia. Ale strategia to dokument, który zawiera misję, wizję, czyli ten pomysł na to, kim chcemy być za te 5 lat. To dokument, który jeśli ma zaplanować, kim chcemy być za 5 lat, to musi też wskazać cele do osiągnięcia, takie jak choćby to, że jeżeli za 5 lat mamy prowadzić dom kultury, to musimy mieć nieruchomość. Jeżeli on ma działać, to musimy mieć instruktorów w odpowiedniej ilości. Jeżeli oni mają prowadzić zajęcia, to musimy mieć sprzęt. Jeżeli mają mieć dla kogo prowadzić ten sprzęt, to muszą mieć, to musi być w ogóle powszechnie znani w środowisku i mieć pewną markę, tak aby ludzie i dzieci chcieli do nas przychodzić. A żeby w ogóle prowadzić działalność, to powinniśmy mieć stabilne źródła finansowania. To jest na przykład 5 takich celów, które mnie tak na szybko przychodzą do głowy. I wiecie, ustalenie sobie, co w strategii ma być tak, aby te cele za 5 lat zostały osiągnięte, wymaga zastanowienia się, jak w ciągu tych 5 lat zmieni się rzeczywistość i jak my w zmieniającej się rzeczywistości powinniśmy jakie rzeczy robić, tak aby za 5 lat rzeczywiście ten dom kultury mieć. To jest praca, która wymaga kilku spotkań. To jest praca, którą jeżeli chcielibyście mieć wspieraną poprzez kogoś, kto prowadzi takie spotkania, to musi, to pewnie taka osoba, no my ostatnio zaczynamy się spotykać ze stawkami, które dla specjalistów 500 zł za godzinę albo 4000 za dzień szkoleniowy. Więc jeżeli chcielibyście mieć naprawdę strategię przygotowaną przez kogoś, kto jest mega hiper specjalistą, który dobierze po 3000 zł za dzień prowadzenia takiej strategii, a jeszcze do tego chcielibyście, żeby on wam to potem spisał, to 4 spotkania, to jest 3 razy 4, 12 tysięcy netto. On zapewne mówi o kwotach netto. I jeszcze do tego, jeżeli chcielibyście, żeby on wam to napisał, to kilka dużych tysięcy złotych też należy na to zarezerwować. Spotykaliśmy się z organizacjami, które mówiły, my mamy 1000 złotych na to. Wybaczcie, za 1000 złotych nikt nie podejmie się napisania strategii. 20 tysięcy złotych, moim zdaniem to jest taka kwota, o której warto pomyśleć, by właśnie taką napisać w dokumencie, jeżeli chcielibyście, żeby ktoś wam towarzyszył i prowadził spotkania i jeszcze napisał strategię. Oczywiście jest też wariant taki, że sami ją będziecie pisać, a korzystać będziecie z doradztwa i na przykład poprzedzonego jednym szkoleniem. To też jest jakiś sposób, ale zastanówcie się dobrze, jak chcecie ten dokument opracować i adekwatnie do tego zaplanujcie budżet. Tak, ja myślę, że do tego wątku planowania kosztów jeszcze wrócimy, bo tutaj też a propos naszego projektu też mam pewną refleksję, ale to myślę, że właśnie na koniec się tym podzielimy. Dobra, no i teraz mamy też w regulaminie rozpisaną alokację w ramach tego priorytetu na poszczególne ścieżki. Ten podział alokacji na ścieżki ma charakter ramowy, no ale też nam mówi tutaj no mniej więcej czego można się spodziewać, nie? Czyli że w ścieżce pierwszej to jest mniejsza kwota, w ścieżce drugiej i trzeciej te kwoty są większe, one też są rozpisane na 3 lata. Tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o termin realizacji zadania, to zadanie ma się dziać od 1 marca 2025 do 31 grudnia 2027, ale wygląda to też różnie w poszczególnych ścieżkach. Generalnie zadanie musi się rozpocząć w przyszłym roku. To jest jakby tutaj wymóg. Musi się zakończyć w przypadku ścieżki pierwszej do końca grudnia 2026 roku, a w przypadku ścieżki drugiej i trzeciej nie może zakończyć się wcześniej niż 30 czerwca 2027 roku.
Tak to jest poukładane, tak to wynika z regulaminu. Dobra, jedziemy dalej. Kto może aplikować? Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego. W tym mamy tutaj organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia KGW, mamy tutaj spółdzielnie socjalne, mamy spółki non-profit, czy mamy kościelne osoby prawne. No to jest ten katalog, który jest wymieniony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i te podmioty mogą aplikować. Jeszcze raz podkreślę, jeśli chodzi o spółki non-profit czy spółdzielnie socjalne, chodzi o rozwój działalności statutowej, nie o działalność gospodarczą, więc musimy mieć pomysł na prowadzenie działalności statutowej, musimy ją prowadzić i na rozwój tej działalności możemy tutaj aplikować właśnie ośrodki. Przy czym jedną rzecz chciałbym bardzo podkreślić, bo my tutaj i ty, Waldku, przed chwilą posługiwałeś się pojęciem działalności statutowej. Tutaj, gdybyśmy mieli być tacy bardzo precyzyjni, chodzi nie o działalność statutową, a o działalność pożytku publicznego. Podkreślam tę różnicę dlatego, bo wśród podmiotów są na przykład spółdzielnie pracy i albo podmioty takie jak cechy rzemiosł różnych. One też mają swoją działalność statutową, natomiast one nie mogą prowadzić działalności pożytku publicznego, a zatem nie mogą starać się o to, by na swoją działalność statutową pozyskać środki w ramach PRO. Chcielibyśmy tutaj bardzo podkreślić, że podmiotami uprawnionymi są tylko i wyłącznie te, które są wymienione w artykule 3, ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Tam wprost jest napisane, że działalność pożytku publicznego oprócz organizacji pozarządowych mogą prowadzić te podmioty wymienione w ustępie tego artykułu. Tak, dobra. No i kilka takich spraw, na które należałoby zwrócić uwagę. O tym, że nie możemy wspierać działalności gospodarczej, to już wspominałem. Musimy w to, co planujemy, musi się wpisywać w cele programu i specyfikę priorytetu, czyli właśnie mamy tutaj wątek wsparcia instytucjonalnego i działalności statutowej, działalności pożytku publicznego. No i w ogóle kryterium dla kwalifikowalności kosztów jest ich właśnie bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej, a także koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania. Czyli jakby musimy łączyć ze sobą te dwa wątki, wsparcie instytucjonalne i naszą działalność statutową. Mhm. Jeśli chodzi o wkład własny, to on co do zasady nie jest wymagany, natomiast może być taka sytuacja, że mamy wydatki o charakterze inwestycyjnym, czyli kupujemy środki trwałe o dużej wartości, powyżej 10 tysięcy złotych. Wówczas jest to wydatek inwestycyjny i wówczas musimy wnieść 10% wartości wydatku, musimy wnieść jako wkład własny. Czyli wtedy ten wkład własny będzie obowiązkowy. Jeśli chcemy robić jakieś działania pod tytułem rozwijamy lokal, robimy remont, czy rozwijamy przestrzeń, z której korzystamy, no to musimy dysponować wieloletnią umową, co najmniej 3-letnią, czyli co najmniej na 3 lata taką umowę musimy mieć. Michał, wydatki inwestycyjne poniżej 10 tysięcy, no to nie będą wydatki inwestycyjne w takiej sytuacji. Nie wiem, co masz na myśli, natomiast no co do zasady poniżej 10 tysięcy to nie jest wydatek inwestycyjny. Dobra, no i kolejny wątek, to co mówiliśmy też przy FIO, pamiętajcie, że po otrzymaniu dotacji ten projekt trzeba będzie zrealizować, więc musimy to tak zaplanować, żeby to wszystko było realne, ale żeby też uwzględniało na przykład nasze aktualne obciążenie czy nasze spodziewane obciążenie innymi zadaniami. Czyli jeśli mamy jakąś działalność, nie wiem, gospodarczą na przykład i teraz dojdzie nam taki projekt, no to pamiętajmy, że musimy to wszystko połączyć. Nie? No, klientów w działalności gospodarczej nie będzie obchodziło to, że my realizujemy projekt i na przykład czegoś nie jesteśmy w stanie dowieźć. No nie, musimy to ze sobą łączyć, zwłaszcza jeśli ten sam zespół będzie zaangażowany w realizację projektu, który na przykład realizuje właśnie działalność gospodarczą. Dobra. Tu jeszcze pytanie jest, na jakim etapie musimy wykazać dostępność wkładu własnego, czy deklaracja we wniosku wystarczy? Tak, tam się zaznacza checkboxy takie, nie? Że to jest wydatek inwestycyjny, zaznaczamy i wtedy też musimy zaznaczyć, że właśnie mamy wkład własny. Natomiast chciałbym jednak bardzo podkreślić, żebyście tak zbyt lekko do tego nie podchodzili na zasadzie, a kiedyś znajdą się na to pieniądze, jak będziemy się potem martwić. Chciałbym
też podkreślić, że nawet jeżeli zaznaczacie i to wystarcza, to moim zdaniem czymś, co dodaje wiarygodności treści, to mianowicie to, gdy napiszecie jednak, czy macie już teraz te pieniądze, czy może macie jakiś pomysł na to, skąd je pozyskać, to chociaż nie jest obowiązkowe, to jednak, tak jak powiedziałem, dodaje wiarygodności. Tak, Monika pyta, czy umowa na wynajem pomieszczenia służącego jako siedziby organizacji również musi być na minimum 3 lata. No to zależy, to znaczy jeśli nie rozwijamy tej siedziby, nie remontujemy pomieszczenia, nie robimy żadnych działań w tym lokalu, no to nie musimy mieć umowy na 3 lata. Marta, na jakim etapie musimy przedstawić tytuł prawny do lokalu? No musimy to opisać we wniosku na pewno, żeby tutaj wykazać, że spełniamy ten wymóg. Natomiast no pewnie potem na etapie podpisania umowy będą chcieli od nas potwierdzenia tego. Tak przypuszczam, bo nie kojarzę jakiegoś konkretnego zapisu regulaminu w tej sprawie. Warto na pewno zapoznać się z webinarami NIW. Na kanale NIW na YouTubie jest już webinar na temat PRO. Myślę, że warto posłuchać. No i jest też podręcznik NIW, który mówi o logice projektowej. Też jak najbardziej tutaj może nam się to przydać, gdy będziemy konstruować taki wniosek. Kolejne sprawy, pamiętajcie też o ubezpieczeniu sprzętu zakupionego z dotacji. Jak najbardziej takie ubezpieczenie może być elementem naszego kosztu, który przewidzimy w ramach wniosku. Gdy piszemy wniosek, no to trochę jak zawsze mamy z tyłu głowy kryteria oceny. Za chwilkę sobie o nim powiemy, o tych kryteriach oceny. No i to, co radziliśmy w przypadku nowego FIO, tutaj też jest aktualne, czyli na końcu daję wniosek do przeczytania komuś, kto go nie pisał, żeby na to zerknął w kontekście też kryteriów oceny. To zawsze jest taka fajna weryfikacja, bo jak piszemy wniosek, no to jest już ten tekst nam opatrzony, a ktoś na to świeżym okiem zawsze może spojrzeć i myślę, że zawsze to przyniesie wartość. Dobra. Pamiętamy o wyjaśnianiu poszczególnych pozycji kosztorysu, czyli poniżej kosztorysu jest takie miejsce, gdzie możemy to zrobić. Wyjaśniajmy zwłaszcza te pozycje, które mogą się wydawać kontrowersyjne, natomiast generalnie do każdej pozycji kosztorysu warto się odnieść, tłumacząc na podstawie czego wyceniono daną pozycję, tłumacząc dlaczego akurat taką, a nie inną wartość przyjęliśmy, więc tak, tutaj jak najbardziej też warto to zrobić. Zwracam też uwagę, że zadanie potem ma być wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, czyli musimy też, tutaj było pytanie na przykład, czy na umowę o pracę musimy zatrudniać. Nie musimy zatrudniać na umowę o pracę, natomiast jeśli nie zatrudniamy na umowę o pracę, jest to osoba z zewnątrz, która nie wykonywała takich działań na naszą rzecz wcześniej, no to musimy dokonać rozeznania rynku, nie? Czyli musimy udokumentować, że no właśnie, że ten wydatek ma charakter konkurencyjny, że nie jest zawyżony i że takie stawki faktycznie w obrocie funkcjonują. Do której kategorii przyporządkować wydatki majątkowe? Michał pyta. Nie rozumiem pytania. Co to znaczy do której kategorii? Dobra, słuchajcie, ja do tych pytań będziemy jeszcze wracać, żeby zachować jakąś płynność. To, co chciałem wam też pokazać, to jest statystyka tego konkursu, wyników, które były ogłoszone w tym roku. No jak widzimy, średnia statystycznie procent szans to jest od 5 do prawie 10%, więc to jest mało zachęcające oczywiście, no bo to świadczy o tym, że co 20 albo co 10 wniosek zaledwie przechodzi. No, ale czekaj Waldek, bo tutaj chciałem jedną rzecz podkreślić, która tą statystykę troszeczkę nie pokazuje w pełni, może tak powiem. Tutaj jest liczba złożonych wniosków poprawnych pod względem formalnym. Mhm. Natomiast jeżeli ja pamiętam dokładnie, w 2024 roku złożonych wniosków było 1628. Popatrzcie na to, że 329 wniosków w ogóle wyleciało w kosmos na etapie weryfikacji formalnej. Mhm. Jak sobie popatrzymy na to przez pryzmat, że nawet włączę kalkulator od razu, że 72 podzielone przez 1628, to się okazuje, że to już nie jest 5,5%, tylko 4,4%.
No tak, tak. W tym roku jest taka nowość, że można się odwołać do ceny formalnej, w sensie na przykład jak ktoś źle zaznaczył coś w oświadczeniu, znaczy źle zaznaczył, a prawda wygląda inaczej, to można się od tego, można się odwołać, znaczy można się generalnie odwołać do ceny formalnej. Ja nie wnikałem w szczegóły, bo wydaje mi się to, że jest to potrzebne raczej rzadko, ale taka furtka jest stworzona. Tak, myślę sobie, że taka sytuacja może się szczególnie na przykład zdarzyć wtedy, kiedy wniosek podpisze osoba, która jeszcze nie jest ujawniona w KRS-ie i na przykład zostanie postawiony zarzut, że wniosek został podpisany przez osobę nieuprawnioną. Osoba staje się osobą pełniącą funkcję na przykład w zarządzie wtedy z chwilą wybrania. To trochę inaczej niż z wejściem w życie zmian w statucie. Więc może się zdarzyć sytuacja taka, że ta osoba została wybrana na walnym zebraniu lub wskazana przez fundatora w sposób skuteczny, natomiast nie jest to jeszcze ujawnione w sądzie i stąd to zamieszanie związane z zarzutem, że podpisała wniosek osoba nieuprawniona. Tak, znaczy ja bym w ogóle radził opisać taką sytuację, jeśli taką mamy sytuację w podmiocie, to myślę, że gdzieś tam w opisie organizacji wspomniałbym, że faktycznie coś takiego ma miejsce. Dobra, i kilka słów na temat logiki projektowej. Znaczy, M pyta, jak podpisujemy wniosek online. No tu wniosek po prostu wysyłamy, nie? Tu nie ma jakiegoś podpisu, który musielibyśmy uskutecznić, więc bardziej chodzi tutaj o wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji, bo takie osoby się wskazuje we wniosku. Kilka słów na temat logiki projektowej. W nowym FIO rozpoczynaliśmy od problemu, a tutaj wszystko zaczyna się od naszych potrzeb, od potrzeb naszej organizacji, od barier rozwoju naszej organizacji. No to też jest problem. Tak, tak, ale trochę inaczej musimy do tego podejść. Nie? Czyli nie tyle analizujemy, jak wygląda sytuacja odbiorców naszych działań w działalności statutowej, ale przyglądamy się własnej organizacji, przyglądamy się, co chcemy osiągnąć w perspektywie tych kilku najbliższych lat i zastanawiamy się, jakich zasobów nam brakuje, żeby móc to osiągnąć. Okej, okay. Natomiast ja jednak chciałbym tutaj bronić tego podejścia, że zaczynamy od problemu. Mhm. Tutaj po prostu zaczynamy od przekazu, że mamy taki pomysł na działalność, to może być cudowna, wspaniała, potrzebna działalność światu, społeczności, ale istnieje problem. Nie możemy działać na miarę tego pomysłu i potrzeb ludzi, ponieważ brakuje nam takiego sprzętu, ludzie jeszcze nie umieją tego i tamtego, nie mamy odpowiedniej ilości osób. Jeżeli sobie te bariery rozwojowe wskażemy, no to rzeczywiście one mogą być później opisywane jako działania potrzebne do zrealizowania w ramach projektu i wskazany jest też pomysł na dochodzenie do tego wymarzonego, uzasadnionego potrzebami społeczności lokalnej poziomu w formie strategii. Tak, no i zgodnie z logiką projektową, jak mamy potrzeby, bariery, no to to nas ma prowadzić do celów projektu, jego rezultatów, czyli no właśnie tego, co chcemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, na czym ma polegać. Wtrącę ci się tutaj. No. Tu celem projektu, przypomnijmy sobie jeszcze raz nazwę programu, to jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Celem projektu ma być stworzenie świetnej organizacji. Mhm. Mamy bariery rozwojowe, z powodu którego organizacja nie może być tak świetna jak nasz pomysł. Celem projektu jest stworzenie świetnej organizacji, która prowadzi fajną, potrzebną działalność i mamy i taka organizacja powstanie dzięki zrealizowanej strategii w ciągu 5 lat i projekt ma zniwelować wszystkie bariery, które dzisiaj stoją na przeszkodzie, by za 5 lat to się stało rzeczywistością. Celem projektu jest zlikwidowanie barier, dzięki którym będziemy organizacją naszego pomysłu. Dobra. No i teraz mamy to, co ma nas prowadzić do tego celu. No to są działania, które przewidujemy w ramach wniosku. Działania oczywiście muszą wynikać z potrzeb, które zdiagnozowaliśmy. Czyli mamy pewne potrzeby, odpowiedzią na te potrzeby są działania. Gdy zrealizujemy działania, to nas to będzie prowadziło do rezultatów, no i do celów projektu.
No i jak mamy działania, to mamy też harmonogram. Jak mamy działania, to spójne z działaniami muszą być też wydatki. No i wydatki będą nam tworzyć kosztorys. Tutaj jeszcze bym dodał do tego diagramu jedną strzałkę, która mówi o wskaźnikach. Tak, znaczy no to w kontekście rezultatów, no to mamy. No tak, tak, tak. Nie, które, tak, jak najbardziej. No dobra, no to teraz kilka słów na temat. Ewa pyta, to odpowiem od razu, czy kwalifikowalne będzie wynagrodzenie koordynatora projektu osoby wdrażającej działania rozwojowe. Nie ma tutaj takiego typowego koordynatora projektu, jak jest w nowym CEO na przykład. Musimy tutaj się zastanowić, jak to stanowisko opisać. To może być, nie wiem, specjalista do spraw rozwoju fundraisingu albo fundraiser, albo specjalista do spraw rozwoju działalności odpłatnej. Musimy merytorycznie opisać, co ta osoba będzie robić w ramach projektu i nie chodzi tutaj o stricte takie zarządzanie projektem, tak jak to się przyjmuje, nie wiem, w projektach unijnych czy chociażby w nowym CEO. Dobra, kryteria oceny. Mamy tutaj kilka tych kryteriów. 25%, 25 punktów otrzymujemy za adekwatność wniosku w odniesieniu do celów programu i tutaj między innymi bierze się pod uwagę potrzeby i problemy organizacji. Czyli no właśnie diagnoza tych naszych potrzeb będzie tutaj kluczowa, żeby tutaj sporo punktów w ramach tego dostać. No i oczywiście planowane działania też muszą się wpisywać w zakres celów i działań statutowych wnioskodawcy, to co tutaj już mówiliśmy. Kolejna sprawa, też 25 punktów, to jest jakość zaplanowanych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych przez organizację potrzeb, czyli na ile te działania odpowiadają na nasze potrzeby, czy te działania są spójne, czy wzmocnienie instytucjonalne wpłynie na skuteczność, zasięg, efektywność realizacji naszych celów. No i harmonogram musi być też oczywiście wykonalny, więc za to wszystko tutaj 25 punktów otrzymujemy. Kolejne kryterium to dotyczy wpływu działań zawartych we wniosku na interesariuszy, na naszą organizację i otoczenie tej organizacji. No i mamy tutaj rozpisane to szczegółowo. To myślę, co warto gdzieś podkreślić, no to jest chociażby spójność działań i rezultatów, czyli te rezultaty mają bezpośrednio wynikać z działań, które zaplanowaliśmy. Mamy też tutaj jakość wskaźników rezultatu, czyli musimy też te wskaźniki zaplanować, musimy je określić. Wskaźniki mają mieć charakter nie tylko ilościowy, ale również jakościowy, czyli nie powinny mówić tylko, nie wiem, ile dni szkoleniowych będzie, ale powinny też mówić o tym, co w wyniku tych szkoleń się stanie, co to nam zrobi, jak to zmieni naszą sytuację. Więc nie tylko ilość, ale też musimy pamiętać o wskaźnikach jakościowych. I kolejne kryterium to jest możliwość, wykonalność realizacji działań zaplanowanych we wniosku, czyli tutaj oceniany jest między innymi potencjał kadrowy, techniczny, ekonomiczny wnioskodawcy, doświadczenie w działalności opisanej we wniosku. Tutaj na przykład też jest wątek taki, czy realizowaliśmy do tej pory jakieś projekty dotacyjne, no bo też jeśli tylko robiliśmy do tej pory działalność gospodarczą, nie było żadnych projektów, no to ten potencjał nasz będzie oceniony niżej, chyba że podeprzemy się kadrą, czyli mamy, jako organizacja tego nie robiliśmy do tej pory, ale mamy ludzi, którzy takie doświadczenie posiadają. Ja bym powiedział, że to nie jest niemożliwe, ale pewnie będzie to trudniejsze, choć tak jak powiedziałem, nie jest to niemożliwe. Mm-hmm. Tak, tutaj mamy też ocenę analizy ryzyka w kontekście wszechstronności i trafności. Jest taki punkt zarówno w nowym FIO, jak i w PRO, no właśnie, który mówi o analizie ryzyka, czyli tutaj musimy się zastanowić, co się może stać, zmienić, co wpłynie na przykład na nasze działania, na rezultaty tego, co planujemy. No i też zastanowić się, co my wtedy zrobimy, jak takie sytuacje zaistnieją. Ja bym bardzo chciał podkreślić wagę tego punktu, bo planując projekt mamy pewne założenia, pewne informacje, którymi dysponujemy, także dotyczącymi sposobu naszej działalności. To są informacje na temat efektów, które powstały przy pewnej konkretnej sytuacji. Jeśli tworzymy opis, który mówi, że właśnie dlatego, że zakładamy, że tak będzie nadal, to spodziewamy się takich, a nie innych efektów, to jest to oczywiście jak najbardziej uprawnione. Natomiast ryzyko to
takie. Natomiast ryzyko to po prostu definicja i prawdopodobieństwo, że nagle wydarzy się coś, co sprawi, że te założenia są już nieaktualne. Jeżeli wskażemy, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że co prawda się przed tym zabezpieczamy, ale nawet jeżeli przy pomocy zabezpieczeń ono wystąpi, to mamy zupełnie inny mandat i pozycję w rozmowie z NIW-em, kiedy coś się dzieje przewidzianego, co też zostało zaakceptowane przez oceniającego jako pewne ryzyko, i kiedy mówimy, mamy teraz sytuację, w której musimy na przykład nasz wniosek modyfikować, dostosować. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, w której zaniedbaliśmy uwzględnienie tego, że świat wokół nas może się zmienić, chociaż jak najbardziej to było do przewidzenia. Tak, no i to jest też punkt, który jest oceniany, więc też pamiętajmy, że ktoś, kto będzie oceniał nasz wniosek, jeśli zobaczy, dostrzeże jakieś ryzyko, które myśmy niewystarczająco zagospodarowali, opisali, no to też możemy tutaj polecieć na punktach. Nie? Jeśli na przykład planujemy jakieś działania, które wymagają pozwolenia na budowę i zgody konserwatora zabytków i nie opisaliśmy realnie, że to pozyskamy w terminie, który jest przewidziany we wniosku, nie przewidzieliśmy w ogóle jakiegoś ryzyka opóźnień, no to pewnie oceniający taką rzecz wychwyci. Albo na przykład innych wydatków, albo wręcz braku zgody. Tak, bo o ile możemy zakładać, że nasz pomysł na remont, odnowienie zabytkowej kamienicy, w której albo przebudowę pokojów na przykład w takiej kamienicy najprawdopodobniej uzyska zgodę, no to najprawdopodobniej, ale nie na pewno. Myślę sobie, że to są właśnie takie rzeczy, które oceniając może uznać, że istnieją, są niebezpieczeństwem dla realizacji projektu, i jeżeli on widzi niebezpieczeństwa, a nie widzi działań, które mogłyby w jakiś sposób odpowiedzieć na jego wystąpienie, no to jak najbardziej uprawnione jest to, by żeby obniżenie oceny było skutkiem tego, że istnieje ryzyko dla realizacji projektu. Tak. I kolejny wątek to jest kosztorys, wydatki, czyli zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań, które obejmuje wniosek. Czyli wszystkie wydatki mają być niezbędne do osiągnięcia rezultatów, mają być racjonalne i efektywne, no i zgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i mają odpowiadać cenom rynkowym. To, co jest w kosztorysie, ma wynikać z działań. Nie może być żadnego wydatku, który nie jest związany z działaniami. Z drugiej strony, jak mamy jakieś działanie, a nie mamy do tego wydatku, a ten wydatek powinien być, no bo inaczej to trudno nam będzie zrealizować dane działanie, to też będzie to negatywnie ocenione na etapie oceny harmonogramu. Słuchajcie, tu ktoś łapkę chyba podnosi. Słuchajcie, piszcie, nie? W sensie takim, że jest nas na tyle dużo, że prosimy was o to, żeby pisać na czacie. My będziemy na koniec do tych pytań wracać. Natomiast no, nie chcielibyśmy teraz tutaj dyskutować, bo nam się to wszystko rozejdzie, mam wrażenie. No i mamy kryterium ostatnie, znaczy to tyle jeśli chodzi o kryteria merytoryczne. Mamy jeszcze kryteria strategiczne. Tutaj 5 punktów otrzymamy, jeśli do tej pory nie realizowaliśmy projektu w ramach PRO1A. Dostajemy tutaj 5 punktów. Chodzi o to, żeby zapobiegać tak zwanej oligarchizacji sektora pozarządowego. No bo słuchajcie, ten projekt w ramach PRO1A ma być takim dużym krokiem rozwojowym dla naszej organizacji. Więc no niezasadnym jest, żeby co 3 lata taki krok robić. No bo skoro strategia jest na 5. Tak, no bo skoro zrobiliśmy ten krok w ramach PRO i robiliśmy to 3 lata, no to już teraz powinniśmy być w innym miejscu, w zupełnie innym miejscu niż na początku realizacji projektu. I oczywiście możemy, jak już rozliczyliśmy zadanie w ramach PRO1A, możemy wnioskować po raz kolejny o te środki, natomiast no właśnie, będziemy mieli trochę pod górkę, 5 punktów to jest dużo,
Jeśli dobrze kojarzę webinar NIW-u, to tam była mowa o tym, że tylko jedna organizacja, która po raz kolejny wnioskowała, otrzymała te środki, nie? Z iluś tam, które te wnioski składały. Dobra. No dobra, i teraz kilka słów na temat naszego projektu. Celem naszego przedsięwzięcia był rozwój spółki, a dokładniej rozwój oferty działalności odpłatnej pożytku publicznego, rozwój nowych kanałów sprzedaży i komunikacji, rozwój też kultury organizacyjnej, a także rozwój sprofilowanych stron internetowych. Tutaj powstała nowa strona internetowa w ramach tego przedsięwzięcia. Polecamy notabene ekonomiaspołeczna.com.pl. I to wszystko w taki sposób, aby możliwe było skuteczne upowszechnianie ekonomii społecznej, wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych w ich zakładaniu. To jest jakby taki cel, do którego my dążymy w ramach naszego przedsięwzięcia WPRO. No a narzędziem do tego jest właśnie rozwój działalności odpłatnej i rozwój tych kanałów sprzedaży i komunikacji, no i kilka jeszcze innych rzeczy. Myśmy tutaj mocno postawili właśnie na działalność odpłatną. W naszym przypadku to są kursy online, więc rozwijamy w ramach PRO ofertę naszych kursów online. No właśnie pojawi się nowa strona internetowa dedykowana dla osób początkujących, czy pojawiła się już. Mamy też nowe kanały komunikacji, tutaj no między innymi kanał na TikToku, więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam w naszym projekcie się pojawiły. No i ulubione przez Witka instrukcje i procedury, które też chcieliśmy tutaj wdrożyć w ramach tego projektu. Tak. Kilka wniosków z naszej realizacji. Ja zacznę może a propos tych kosztów i tych stawek, o których mówiłeś. Zacznę może od takiego wątku, który może być też dla Was, myślę, ciekawy, bo gdy planowaliśmy wniosek w ramach PRO, to przyjęliśmy stawkę ekspercką na poziomie 250 zł. Rok temu wydawało nam się to stawkę ekspercką. Ekspertów, z których nasza spółka korzysta. Tak. Płacimy. Tak, dokładnie. Czyli jak angażujemy kogoś z zewnątrz w ramach doradztwa, to mamy tutaj przewidzianą stawkę 250 zł. I to wydawało nam się taką stawką rynkową. No było to też poprzedzone rozeznaniem rynku, aczkolwiek no nie we wszystkich kawałkach. No, też uznaliśmy, że gdzieś tam, nie wiem, chociażby współpraca z OWES-em przyzwyczaiła nas do takich stawek jak 150-200 zł wówczas, więc wydawało nam się, że to 250 no to jest tak akurat tyle, żeby nikt tutaj nie miał wątpliwości, że to jest zawyżone. Natomiast no słuchajcie, są takie obszary jak na przykład konsultacje Google Analytics 4, w sensie konsultacje z ekspertem od Google Analytics 4, no jak zacząłem tego szukać, to się okazało, że te stawki to są i 500 i 600 zł netto, nie? Za godzinę. Za godzinę, więc to mnie trochę zmieniło to mój punkt widzenia. Ostatecznie udało się znaleźć kogoś w tej stawce budżetowej, to nawet taką rozsądną dziewczynę, ale pierwsza moja myśl była, o kurczę, nie? W sensie będzie problem, no bo pewne rzeczy mamy zaplanowane, doradztwo musi się odbyć w takiej ilości godzinowej, bo też nam na tym zależy, bo też taka ilość godzinowa jest potrzebna, a tu się okazuje, że mamy problem, no bo ktoś w swoim cenniku na stronie internetowej pisze, że to jest 500-600 zł i to do takich podmiotów najłatwiej dotrzeć. Okej. No tak, Emil, złe rozeznanie rynku, tak, można tak to podsumować. Ale podczas pisania wniosku. No tak. Znaczy wiecie, ja bym może troszeczkę jeszcze inaczej do tego podszedł. Nie zakładajcie po prostu, że to, co wam się wydaje, jest prawdą. Sprawdzajcie to po prostu. Nam do głowy nie przyszło, że stawka 250 zł za godzinę to może być stawka, przy której będą problemy. Tak jak Waldek powiedział, to nie jest niemożliwe znalezienie takiego kogoś, ale nagle się okazuje, że to jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Poza tym jest taka zasada, robimy coś tanio, szybko lub świetnie. Jeżeli i do tego jest adnotacja, nigdy nie robimy trzech rzeczy z wymienionych, zawsze robimy tylko dwie, czyli robimy tanio i szybko, ale nigdy świetnie, albo robimy coś świetnie i tanio, ale nigdy szybko, albo i jest jeszcze trzecia wersja, robimy coś świetnie i szybko, ale nigdy tanio.
I wiecie, można znaleźć, że tak powiem, kogoś w środowisku, gdzie standardem jest 500 osób, tak jak my znaleźliśmy, za kwotę o wiele niższą, ale to nie jest wtedy sytuacja, w której mamy komfort, że to my możemy takiej osobie wskazywać, kiedy to ma być zrobione. A czasem nie mamy wyjścia, bo na przykład rok się kończy. Tak, znaczy wiecie, no to ja wiem, że można powiedzieć, że złe rozeznanie rynku, natomiast no też te stawki eksperckie mam wrażenie są jakoś tak często weryfikowane i ja też miałem obawę w kontekście oceniających, nie, że jak zrobimy więcej, no to będzie problem. Nie? Dobra, idźmy dalej tutaj w tym wątku. Wnioski z naszej realizacji inne, no generalnie potężny krok rozwojowy, który może być zarówno dużą szansą, ale może być też pewnym zagrożeniem w takiej, zwłaszcza w takiej bieżącej działalności, w sensie na przyszłość to na pewno będzie potężny krok rozwojowy, ale w takiej bieżącej działalności może być zagrożeniem w tym sensie, że jest nam ciężko czasami połączyć realizację projektu z bieżącą działalnością. No i też przewidzieliśmy pewne nagromadzenie działań rozwojowych w stylu szkolenia, doradztwo, wypracowanie standardów w pierwszym okresie. To jest sensowne, bo potem w oparciu o to mamy rozwijać organizację, w oparciu o te nowe kompetencje, o te rzeczy, które tutaj robimy. Natomiast to wszystko sprawia, że musimy w dużym stopniu wyłączyć się z innych działań. No i to jest dla nas też pewnym zagrożeniem. I tutaj ja bym, jeżeli chodzi o naszą realizację, chciał bardzo podkreślić to, że my wskazaliśmy najpierw, że to sierpień będzie chyba pierwszym miesiącem, a potem jeszcze to przesunęliśmy o miesiąc do przodu. Nagle się okazuje, że jeżeli zaczynamy w ogóle we wrześniu i ten rozruch jest no niemalże w ostatnim kwartale, to nagle się okazuje, że jeszcze do tego spiętrza się problem oszczędności, które powstają w tym roku, a trzeba wydać je w danym roku. Okazuje się, że jeszcze ostatni miesiąc jest krótszy, grudzień, i jeszcze okazuje się, że o wiele trudniej jest na przykład znaleźć szkoleniowców i doradców w ostatnim miesiącu, bo wszyscy właśnie jak mają oszczędności, to jeszcze w grudniu chcą go wydać, chcą je wydać. Nagle się okazuje, że też my mamy nasze środowisko w listopadzie i grudniu właśnie konkursy do FIO i PRO i z jednej strony mamy nagromadzone działania w ramach naszego wniosku realizowanego w ramach PRO, a jeszcze duża ilość osób do nas przychodzi i mówi, a słuchajcie, a może byście nam napisali wniosek albo strategię. No, to też się, słuchajcie, nie budźcie się za strategią, że na trzy miesiące przed zakończeniem roku. Strategia, dobra strategia musi powstawać przez kilka miesięcy. Nie da się napisać dokumentu, który będzie efektem burzy mózgów z czterech spotkań w ciągu tygodnia. Nie da się ich przeprowadzić. Znaczy, napisać to może jeszcze by się i dało, ale dobrze przygotować spotkanie, przygotować ludzi do spotkania, przeprowadzić cztery spotkania. No też żadna, nieczęsta organizacja chciałaby w jednym miesiącu, który ma 20 dni roboczy, wycinać cztery dni, czyli co piąty dzień roboczy, i odrywać ludzi od pracy na cały dzień, bo jest strategia do napisania. Nie róbcie tego. Jeżeli to możliwe, planujcie jak najszybciej pisanie strategii. Tak, no musimy to rozciągnąć w czasie, to jest proces, wymaga to też przemyślenia, powrotu potem do tych refleksji, więc tak, to nie da się tego zrobić w dwa tygodnie. Szczególnie w dużych organizacjach. Naprawdę, zgłosiła się do nas kiedyś organizacja, w której było kilkadziesiąt osób po to, by napisać strategię w dwa miesiące. To było po prostu nierealne. Dobra, no i też pamiętajmy, że zawsze będą do zrobienia rzeczy w ramach projektu, na które nie przewidzieliśmy wynagrodzenia, bo no zawsze są takie rzeczy w stylu, nie wiem, chociażby opisywanie faktur, nie? Czy na przykład w naszym przypadku, jak pracowaliśmy nad strategią, no to nie przewidzieliśmy kosztów dojazdu na spotkania, a się okazało, że te koszty są znaczące, nie? Są takie rzeczy, które na etapie pisania wniosku nam nie przyjdą do głowy, a które w praktyce się pojawią. Czasami też świadomie rezygnujemy z niektórych wydatków, no bo budżet też nie jest z gumy. No a w naszym przypadku też było tak, że nasze dofinansowanie zostało obcięte no, prawie o połowę.
O połowę też, po prostu, no. No, o połowę, tak, no tam bez może paru złotych, nie? No. Natomiast też to nagromadzenie działań w tym roku trochę wynika z tego, że mieliśmy na etapie potem tego obcięcia, mieliśmy dostosować kosztorys i dostaliśmy równe kwoty na 3 lata, a w tym roku mamy tak naprawdę 4-5 miesięcy realizacji projektu, nie? Więc też to z tego powodu wynikało, że no, pewne rzeczy musiały się zadziać w tym roku, bo w tym roku były w naszym kosztorysie. Dobra. Dobra. Anna, fundacja bez statusu OPP może się ubiegać, jak najbardziej tutaj nie musimy posiadać statusu OPP. No i tak jak powiedzieliśmy, warto planować luzy czasowe. Tutaj jak najbardziej załóżmy, że coś będzie trwało naprawdę dłużej. Myślę, że jak najbardziej tutaj to wyjdzie nam na zdrowie. Ktoś pytał też o księgowość. Nie ma tutaj możliwości pokrycia kosztów księgowości. Myśmy w swoim wniosku przewidzieli wzrost kosztów księgowości z racji rozwoju właśnie działalności odpłatnej. Natomiast potem na etapie dostosowania właśnie kosztorysu to wprost nam powiedzieli, żeby to usunąć. Nie? Więc po prostu usunęliśmy i tych kosztów księgowości w projekcie teraz nie mamy. Dobra, kilka słów. Kończymy tutaj jakby ten wątek naszej prezentacji, przejdziemy do Waszych pytań, natomiast chcemy Wam właśnie polecić nasze szkolenie online na żywo dotyczące pisania wniosku i otrzymania dotacji, czyli jak napisać wniosek i otrzymać dotacji. To jest szkolenie, które się dzieje. To są 4 spotkania na temat właśnie przygotowania wniosków. 2 już miały miejsce. Jak dołączycie teraz, to otrzymacie dostęp do nagrań. Kolejne 2 będą, jedno w piątek, jedno jutro i kolejne jeszcze we wtorek. Tak, to co chciałbym powiedzieć, to, że nagranie z pierwszego webinaru pojawi się no, pewnie w ciągu godziny od zakończenia naszego webinaru. Nagranie z drugiego webinaru no, pojawi się do końca tego tygodnia. Najpóźniej. Tak. Ale naprawdę będziemy robić wszystko, żeby było już bardzo szybko. Tak, no też chcemy te nagrania czasami trochę obrobić, żeby kto nie był na spotkaniu, miał łatwość w odbiorze tego, a tam czasami są dyskusje, czasami wątki, które są poboczne, więc. Tak, chcemy, żeby to, co usłyszycie, było zwartym nagraniem, w którym treść, która się pojawia, jest tylko i wyłącznie tą, która ma charakter rzeczywiście rozwojowy. Takie poboczne wątki, które uznaliśmy, że nie mogłyby wpływać na odbiór tego nagrania, a nie wnoszą adekwatnie do tego dużej wartości merytorycznej, to powycinaliśmy. Więc myślę, że będziecie mogli zakupić dostęp do dobrego słuchowiska. Tak. No i też zachęcamy Was do skorzystania z takiej oferty pod tytułem konsultacje treści wniosku. Tutaj mamy taką stawkę wyjściową 200 zł netto za godzinę. Czyli 246 brutto. Tak. Do tego mamy też taki wariant z pakietami, czyli jeśli chcecie skorzystać z większej ilości godzin, nie tylko w kontekście na przykład tego aktualnego naboru, ale też nie w kontekście chociażby przyszłego roku, bo to są pakiety, które kupujecie raz i do wyczerpania tej puli godzin są dostępne przez 12 miesięcy, więc też tutaj można się do nas odezwać i z tego skorzystać. Jeśli bylibyście zainteresowani, to zachęcamy do kontaktu możliwie szybko, no bo nam się robi ciasno powoli i potem na ostatnią chwilę może być problem. Dobra, słuchajcie, no to co? No to przejdźmy w takim razie do odpowiadania na pytania. Czy nagranie z FIO będzie dostępne dla osób nie kupujących pakietu? Planowaliśmy, żeby nagranie z FIO i nagranie z PRO było dostępne tylko dla osób, które zakupiły pakiet, natomiast no, ostatnie ustalenie mamy takie, żeby jednak to udostępnić, no bo mamy dużo, mieliśmy sporo zapytań, a stwierdziliśmy, że w sumie niech się niesie dalej. Nie? Ja mam pytanie, czy dla osób, które zakupią nagranie związane z kursem, udostępniamy im także materiały szkoleniowe, takie jak na przykład, nie wiem, opis projektu, kraina niby. Tak, znaczy to, co jest ćwiczeniowe, myślę, że te pliki udostępnimy jak najbardziej, nie? Bo my tam bazujemy na różnych przykładach, które są przedstawiane, więc oprócz tego
że możecie to zobaczyć na ekranie, to też udostępnimy pliki, które mogą wam tutaj pomóc. Emil coś napisał. Tak. Cieszymy się bardzo, Emil. Tak. Dobra, słuchajcie. Pyta, organizacja zatrudnia jednego pracownika, czy powinna zwiększyć zatrudnienie w ramach projektu? Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, nie wiem. Nie, w sensie, czy potrzebujemy zwiększyć zatrudnienie, to wynika z waszych potrzeb i waszej aktualnej sytuacji. No jedna osoba to trochę skromnie, nie, ale trudno na podstawie jakby jednoznacznie tu odpowiedzieć na to pytanie. Ja może jedną rzecz w tym pytaniu chciałbym podkreślić. Zatrudnienie to jest pojęcie, które mówi o stosunku pracy i umowie o pracę. Jak najbardziej, więc jeżeli to pytanie, w tym pytaniu chodzi o to, czy powinniśmy zatrudnić kogoś na umowę o pracę, to odpowiem niekoniecznie. Jak najbardziej dopuszczalną formą angażowania ludzi są też umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przy czym trudno mówić o wielkiej trwałości, jeżeli chodzi o budowanie kapitału ludzkiego, jeżeli podpisujemy umowę zlecenia, a nie umowę o pracę. Umowa o pracę gwarantuje organizacji, że ma do dyspozycji kogoś w sposób przewidywalny, stały. Jeżeli ktoś by chciał, żeby w sposób przewidywalny i stały ktoś był na umowie zlecenia, to ostrzegam, może dojść do sytuacji, w której co prawda mamy podpisaną umowę zlecenie, ale tak naprawdę występują znamiona, które sprawiają, że mówimy o stosunku pracy i umowa zlecenie jest nieważna i każdy sąd pracy uzna ten stosunek, tę relację za stosunek pracy i no, z tego konsekwencjami. Tak, no to jeśli mnie pamięć nie myli, to było też takie założenie, że jeśli zatrudniamy na umowę o pracę, to nie musimy wówczas robić rozeznania rynku. Natomiast jeśli bierzemy osoby z zewnątrz na umowy cywilnoprawne i nie są to osoby, które do tej pory robiły to, na co chcemy je zaangażować dla nas wcześniej, no to musimy dokonywać rozeznania rynku. Więc to jest też takie uwarunkowanie, które warto tutaj wziąć pod uwagę. Jeszcze tylko dodam a propos pakietu, że generalnie tam w tym pakiecie mówimy generalnie o przygotowaniu wniosków. Nie mówimy stricte tak tylko o wnioskach do PRO albo tylko o wnioskach do nowego FIO. To ma wam pomóc przygotowywać dobre wnioski w różnych programach. Tak, to bardzo chcielibyśmy podkreślić. To nie jest instrukcja pisania wniosku do FIO i PRO. Mhm. Dobra. Zakup nagłośnienia dla organizacji potraktować w kosztorysie jako zestaw, czy każdy element osobno? To jest mikser, kolumny, odsłuchy. No jeśli funkcjonalnie te elementy są ze sobą połączone i one nie służą nam oddzielnie, no to traktowałbym to jako zestaw. Mhm. Przy czym to, jak to potraktować, powinno być po prostu efektem stosowania ustawy o rachunkowości, w której jest po prostu wprost napisane, kiedy coś staje się zestawem. Tak, to zalecamy kontakt z księgową chyba najlepiej. No, po prostu. Maria, a rachunki wystawione przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej można wystawić miesięcznie do około 3000. Tak, działalność nierejestrowana jak najbardziej, tylko no tutaj jest to samo, co powiedziałem, czyli pewnie rozeznanie rynku, chyba że już w tym zakresie z tą osobą współpracowaliśmy. Czy w czas trwania projektu wlicza się czas przygotowań do realizacji zadań i rozliczenia projektu? To zależy. Znaczy, jeśli czas przygotowań jest, jeśli przygotowujemy się do działalności odpłatnej, na przykład pożytku publicznego, i jest to elementem naszego projektu, no to mamy takie zadanie po prostu w harmonogramie. Rozliczanie projektu? Raczej nie. No, rozliczanie projektu jest czynnością nie merytoryczną, tylko techniczną, nie? Więc. Dobra, Michał, dobra, poczekajcie, bo się posypały teraz pytania. Czy czas trwania projektu mamy? Mamy zeszłoroczny wniosek, któremu brakło punktów. Czy jest możliwe, żebyście panowie zmodyfikowali go do kolejnego złożenia w tym naborze? Oczywiście wpłatnie. Słuchajcie, no można, znaczy odezwijcie się do nas. Bardziej teraz nastawiamy się na doradztwo niż na pisanie wniosków. No to, że wniosek był napisany rok temu, to też wiecie, mogła sytuacja się diametralnie zmienić w organizacji. Nie? Myśmy 2 lata temu też pisali wniosek do PRO, który wówczas nie przeszedł, i rok temu pisaliśmy wniosek do PRO i
no to był zupełnie inny wniosek, nie? Zupełnie inny był nasz pomysł na rozwój tak naprawdę. Więc no, tak to wygląda. Dobra, czy zakup licencji płatny co miesiąc jest kosztem? No tak, no w ramach kosztów bieżących jak najbardziej coś, co potrzebujemy, bo często są różne narzędzia, z których korzysta się subskrypcyjnie, nie? No to jak najbardziej możemy kupić taką licencję na miesiąc, na rok nawet, tak? W okresie realizacji projektu często na rok jest taniej, więc jak najbardziej możemy to robić. I pamiętajcie o TechZupie. Tam może się okazać, że program, który chcecie kupić, albo rozwiązanie, którego potrzebujecie, jest w specjalnym wariancie dla organizacji pozarządowych o wiele tańszym. Mm-hmm. Michał pyta, jak przyporządkować wydatki majątkowe, zakupione rzeczy, gdzie ich cena jednostkowa wynosi poniżej 10 tysięcy w podsumowaniu budżetu rocznego, w którym są do wyboru wydatki bieżące w ramach dotacji, wydatki inwestycyjne w ramach dotacji, wkład własny. Znaczy dla mnie to są wydatki bieżące, w tym sensie, że jak nie przekracza 10 tysięcy, to nie zaliczymy do inwestycyjnych. Natomiast no, możecie się upewnić po prostu w NIW-ie. Sławek, czy możliwe jest zbudowanie hali na przechowanie posiadanego sprzętu oraz wyposażenia przez OSP, a po budowie nowej siedziby z innego programu wykorzystać halę na cele usługowe zarobkowo? Ja odpowiem tak. Budowa hali jest ogromnie kosztownym wydatkiem. I mam ogromne obawy, czy możliwe jest zbudowanie hali nawet za 700 tysięcy złotych. No, a nawet jeżeli jest możliwe, to dojdzie do sytuacji, w której nie zrobicie wielkiego skoku rozwojowego tylko dlatego, że macie halę. Ja jeszcze raz chciałbym przypomnieć ten przykład Domu Kultury. Żeby Dom Kultury działał prężnie, nie wystarczy mieć budynek. Trzeba mieć jeszcze ludzi, trzeba mieć sprzęt potrzebny do tego, żeby działać, trzeba mieć rozpoznawalność w środowisku lokalnym, która sprawia, że ludzie przychodzą, trzeba mieć zapewnione źródła finansowania na miarę tej dużej działalności. Więc to, więc nie traktujcie tego jako program, w którym wielka zmiana się dokona poprzez zakup budynku. Zakup budynku jeszcze nie robi zmiany. No. Znaczy, robi zmiany, ale no, nie na miarę tego, że po zakupie budynku nagle się okazuje, że możemy prowadzić o wiele większą działalność. No. Ja to nam rozwiązuje jakiś bieżący problem, rozumiem, z przechowywaniem sprzętu. Natomiast no, zasadniczo nie wpływa to na naszą, nie wiem, no, na uniezależnienie się od środków dotacyjnych, nie sprawia, że mamy jakieś nowe źródła przychodów na przykład. Nie? To, o czym mówimy na pierwszym webinarze, który dotyczy pisania wniosków, to mianowicie to, że w konkursach dotacyjnych to nie chodzi o to, by sfinansować potrzebę. Podejście, w którym mówimy, chcemy zakupić budynek, dajcie nam na to pieniądze, jest podejściem po prostu złym, które najprawdopodobniej zakończy się brakiem dotacji. Środki przekazywane są nie na finansowanie wydatków, tylko na rozwiązywanie problemów, na przykład takich, które sprawiają, że organizacja, chociaż ma świetny pomysł, to nie ma możliwości realizowania działalności na miarę potrzeb, a z drugiej strony na miarę pomysłu, który mógłby problemy lokalne rozwiązywać. Tak, znaczy, bo rozumiem, Sławek, że tutaj też trochę ten potencjał buduje to, że my potem możemy to, jak piszesz, wykorzystywać na cele usługowe, czyli zarobkowo. I to jest trochę taki wątek, który nam stwarza nowe źródła finansowania, ale wydaje mi się, że cała ta konstrukcja projektu, mówiąc wprost, jest mało atrakcyjna, tak bym to powiedział. Iwona, czy koszt napisania wniosku może być kosztem w ramach projektu? Nie może być kosztem w ramach projektu. Bogusia, czy możliwe jest doposażenie istniejącej już sali doświadczenia świata w ramach PRO Priorytet 1A? W chwili obecnie korzystają z niej uczestnicy dziennego domu pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, natomiast z uwagi na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie terapią polisensoryczną chciałybyśmy rozszerzyć usługi o indywidualne sesje dla osób z niepełnosprawnością, demencją, Alzheimerem i zajęcia grupowe dla dzieci. Sesje terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością odbywały się w środę od godziny 16.30, a zajęcia dla dzieci w piątkę od 16.30. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu dla każdej z grup przez czas trwania projektu, byłyby nieodpłatne. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne?
Znaczy sam fakt doposażenia sali doświadczenia świata potencjalnie jest ok, tylko musimy opisać, tylko co to nam zrobi, nie? Po co, nie? Co to nam zrobi? Jak to wpłynie na nasz potencjał, na nowe źródła przychodów? Znaczy, czy do tej pory to, co robicie w ramach tej sali doświadczenia świata, to jest wasza działalność gospodarcza, czy odpłatna? No bo jeśli gospodarcza, no to w ogóle bym tutaj raczej był sceptyczny. No bo to de facto wtedy by oznaczało, że chcemy rozwijać działalność gospodarczą. Jeśli to by miała być działalność odpłatna, no to ja bym w ogóle nie robił tego nieodpłatnie, tylko bym to zrobił odpłatnie i pokazując w ten sposób, że zwiększacie atrakcyjność swojej oferty w ramach działalności odpłatnej, budujecie nowe źródła finansowania i tu bym pociągnął ten wątek. Joanna, jeśli fundacja zarejestrowana jest w lokalu będącym jednocześnie lokalem mieszkalnym, to rozumiem, że potrzebna jest umowa między fundacją a właścicielem lokalu, nawet jeśli właścicielem jest fundator. Znaczy w ogóle jest potrzebna umowa, bo to Urząd Skarbowy się o nią będzie dopominał, czy powinien się dopominać. Rozumiem, że wówczas przy posiadaniu umowy możemy dokonać zakupów na rzecz przemiany pomieszczenia w lokalu w salę fundacyjną. Znaczy, no wydaje mi się, że tak, aczkolwiek no tak, umowa na 3 lata, no i wiecie, to trochę tak wygląda dziwnie, nie? W sensie takim, co byś Witek powiedział? Słuchajcie, że ja bym powiedział, że w ogóle nie myślcie o wydatkach. To nie jest rzecz, od której powinniśmy zaczynać. Naprawdę. To jest konkurs na stworzenie organizacji, która będzie wielka. To jest konkurs na to, żeby zrobić skok rozwojowy. To jest konkurs na to, żebyśmy za 5 lat mogli być w końcu tą organizacją, która będzie mogła w końcu robić to, o czym marzyliśmy. Nie koncentrujcie się na tym, czy na takich rzeczach jak nieruchomości i działki. To nie robi różnicy. Mówiąc, to jest trochę tak jak z samochodem. No, jak potrzebujecie samochód, to wcale nie musicie go kupować. Nie trzeba wydawać 150 tysięcy złotych na samochód, żeby z niego korzystać. I ja najzwyczajniej w świecie, jak widzę takie wydatki, to one nie są formalnie i teoretycznie zabronione, ale to są wydatki, które jeżeli miałbym na przykład kupować samochód za 150 tysięcy złotych, to ja bym rzeczywiście potrzebował w uzasadnieniu takiego wyjaśnienia, które mnie przekona do tego, że o wiele bardziej opłaca się kupić samochód i to będzie mniejszy koszt niż wynajem tego samochodu dwa razy w miesiącu przez 3 lata. Dobra, znaczy no to jest trochę, znaczy ja bym tego nie przekreślał, Joanna, natomiast no zwraca uwagę taki wydatek, no bo to trochę też finansuje ja się też mówię, że ja tego nie przekreślam. W prywatnym mieszkaniu, mówię, nie? To jest nieprawidłowe, ale wiecie, wydatek jest uznany za dobry, wydatku oceniającego nie będzie kwestionował, pod warunkiem, że on jest uzasadniony. Paulina, czy musimy dążyć do rozwoju działalności odpłatnej, czy możemy funkcjonować nieodpłatnie? Możecie funkcjonować nieodpłatnie, natomiast chodzi w tym programie o to, w tym priorytecie chodzi o to, żeby stworzyć, zbudować źródła finansowania niezależne od dotacji. Więc możecie bazować na działalności odpłatnej, możecie bazować na fundraisingu, czy jeszcze na innych rozwiązaniach, które wam przyjdą do głowy. Jeśli fundraising, no to tak jak mówiłem wcześniej, budujemy plan fundraisingowy, przygotowujemy ludzi, prowadzimy kampanię, testujemy, wyciągamy wnioski i działamy w tej formule. Tak. Elżbieta, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to bierzemy pod uwagę koszty w kwocie netto, bo mamy możliwość odzyskania VAT. Słuchajcie, no teraz tak, jeśli wasz projekt w ramach PRO dotyczy rozwoju działalności społecznej, która nie ma żadnego związku, która nie jest działalnością odpłatną i nie odzyskujecie VAT-u od tego, co dotyczy działalności społecznej, no bo VAT możemy odliczać wtedy, jeśli ma związek z VAT-em ze sprzedaży. Więc jeśli mamy wyodrębnioną, a musimy mieć wyodrębnioną działalność społeczną, no to VAT-u od tego nie odliczymy, chyba że mamy działalność odpłatną. No bo wtedy możemy odliczyć VAT z racji tego, że rozwijamy działalność odpłatną, w której też jest VAT. Nie wiem, czy ja to powiedziałem zrozumiale, czy niezrozumiale. Tak.
Jeśli mamy gospodarczą. Dobra, czekajcie, zajdę, bo dobra, czy jakieś inne pytanie się pojawiło. Dobra, Maria, czy mogą być koszty łączone na przykład z dwóch programów? Nie wiem, o co chodzi do końca, natomiast jeśli chcecie zrobić tak, że, bo takie pytanie chyba mieliśmy, nie? Ostatnio na webinarze o nowym FIO, że ktoś chce przygotować lokal w ramach Pro, w którym potem w ramach nowego FIO będzie się coś działo, no to słuchajcie, no nie możemy tak zrobić, nie? W sensie to w ramach nowego FIO taki wniosek nie przejdzie oceny merytorycznej, no bo na moment złożenia wniosku nie mamy potencjału, żeby realizować to działanie, a zupełnie nie wiadomo, czy wniosek w ramach PRO przejdzie. Nie? M. Czy działania promocyjne można zlecić agencjom w ramach projektu? Można, ale pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie dla Was, nie? Bo my na przykład podeszliśmy do tego w ten sposób, że chcemy się tego nauczyć. Chcemy się tego nauczyć, żeby móc potem z tej kompetencji korzystać w przyszłości. Jak a nie zlecicie, ciągle płacić. Tak, a nie ciągle płacić. Jak zlecicie coś agencjom, no to oni to wam będą robić, dopóki im będziecie płacić, a potem wam przestaną to robić, nie? Więc no tak. No, no może postawmy kropkę. I to jest właśnie ta rzecz, taki przykład, w którym mówimy o tym, co stanowi o potencjale rozwojowym organizacji. Zobaczcie, jeżeli kupimy nawet tą halę i chcielibyśmy tam prowadzić jakąś działalność, to żeby ją prowadzić, trzeba umieć komunikować się ze światem. Możecie oczywiście w ramach PRO sfinansować sobie agencję marketingową, ale to nie chodzi o to, żebyśmy w trakcie okresu, to nie jest projekt na działalność. To nie jest projekt na działalność, której uzasadnieniem dla prowadzonej działalności jest to, że będziemy obsłużeni, bo inaczej działalności nie możemy prowadzić. To jest projekt na stworzenie organizacji, która wtedy, kiedy się skończy, będzie organizacją, która ma wszystko to, co potrzebne do działania już bez tego projektu. Znaczy, nie nauczycie tych działań marketingowych, to się okaże, że po zakończeniu PRO ich nie macie. I też, jeżeli taka jest wasza logika, to oceniający, który takie rzeczy sprawdza, niżej was oceni. Przynajmniej ja bym niżej o to ocenił. Iwona, czy jeśli dopiero zaczynamy, czyli ścieżka 1, czy na zakończenie projektu możemy założyć dotację z lat przyszłych, czy musi być twardy dochód, na przykład z działalności gospodarczej? Znaczy generalnie projekt w ramach PRO ma być zamkniętą całością. Musimy go dokończyć w ramach PRO. Jeśli planujemy, nie wiem, jakiś remont na przykład, no to ten remont ma być skończony w ramach PRO. No nie możemy zrobić część remontu, a potem napisać, że sobie pozyskamy jakieś pieniądze skądinąd. No nie. Znaczy wiecie, w projektach inwestycyjnych robi się coś takiego jak etapy. Natomiast jeżeli coś nie jest skończone, tylko zakończył się etap, na przykład, no nie wiem, wybudowaliśmy pierwszą połowę hali, no to powiedzmy sobie, że jest jeszcze pół biedy, bo w tej ta połowa hali już jest jakimś naszym potencjałem i zasobem. Natomiast jeżeli nie, nawet tej połowy hali nie oddamy albo może nie hali, pomieszczenia do prowadzenia działalności, to po prostu nie ma tego skutku, który stanowi o rozwoju, skoro nie został dokończony. Tak, znaczy no, z tego co ja kojarzę, to nawet w regulaminie wprost jest to opisane, nie? Że po prostu musimy dokończyć realizację tego rodzaju działań i to ma być gotowe do użytkowania, gotowe do tego, żeby spełniało swoją rolę. Mhm. Weronika, strategię trzeba dołączyć do wniosku bądź wpisać jej część w opisie syntetycznym. Nie dołącza się do wniosku, natomiast jak najbardziej w opisie syntetycznym powołujemy się na zapisy strategii. Mówimy, jaki mamy pomysł i w jaki sposób, na jaki mamy cel, jaki mamy pomysł i w jaki sposób do tego celu chcemy dojść. Tak, ja bym może tutaj jeszcze jedną rzecz chciał powiedzieć. Obowiązkową rzeczą w ramach tego programu, tego działania jest to, by powstała strategia, która będzie uporządkowanym planem rozwoju organizacji. Natomiast niech was nie zwiedzie to, że będziecie dopiero pracować nad strategią. Pewien pomysł na to, kim chcecie być, musicie już mieć w chwili pisania wniosku. Bo jeżeli w ogóle punktem wyjścia jest to, że wskazujecie bariery w waszym rozwoju, no to, albo w waszej działalności,
to wy przynajmniej musicie wiedzieć, w jakiej działalności są te bariery i czy one są barierami małymi czy dużymi, adekwatnie do tego, czy macie pomysł na prowadzenie działalności w skali miasta, czy może w skali powiatu. Dopóki tego tutaj nie macie ogarniętego, na jakim obszarze chociażby chcecie działać, to trudno mówić, czy wam brakuje pomieszczenia z 3 pokojami, czy wam brakuje pomieszczenia z 7 pokojami. Musicie mieć dla niej to określone. Dobra. Maro 020984. Jak dobrze określić wskaźniki rezultatu? Wyposażenie 3 pracowni i prowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych. Znaczy, można pójść w stronę, jeśli chodzi o wskaźnik ilościowy, no, że wyposażamy 3 pracownie. Nie wiem, jeśli to nie są jakieś mega drobne elementy, to wskaźnikiem może być ilość elementów, które doposażamy tą pracownię. Natomiast też bym poszedł tutaj na przykład w ilość osób, które skorzystają z tego doposażenia, ale też bym poszedł w stronę taką, co to nam zrobi i co to zrobi tym uczestnikom. Czyli że dzięki temu, że ci uczestnicy będą korzystać z tych 3 pracowni doposażonych, to co się u nich zmieni, ale też równie ważna, może nawet ważniejsze jest, co się u nas zmieni. Czyli co nam to zrobi jako organizacji, że nie wiem, zwiększymy swój potencjał, że coś nam wzrośnie, no co nam wzrośnie, co nam to zrobi w kontekście jakości naszych działań. Dobra. Barbara, czy można doposażyć salę, w której nie tylko my prowadzimy działalność odpłatną? Raczej ciężko. To, co. No bo teraz rozumiem, że to nie jest wasza sala, albo ją wynajmujecie, nie? Jeśli ją wynajmujecie, no to pewnie w ramach działalności gospodarczej, czyli mamy wątek wykluczenia działalności gospodarczej, a jeśli to w ogóle nie jest wasza sala, no to tym bardziej ciężko. Znaczy ciężko mi to ugryźć, mówiąc krótko. Czy pisemna premisa zakupu działki na ten moment wynajmowanej może być podstawą do otrzymania dotacji? Znaczy rozumiem, że zakup działki ma być elementem przedsięwzięcia rozwojowego i uwiarygodniacie to, że będziecie w stanie ją kupić właśnie tą pisemną promesą. No, nie tak, ale wiecie, no to jakby nie. Sam zakup działki to mi nic nie mówi w kontekście tego, jak wy się chcecie rozwijać, jakie to wasze potrzeby i problemy rozwiązuje. Nie? Znaczy powiem tak, promesa zakupu działki jest dokumentem, z którego dla mnie wynika tylko i wyłącznie to, że znana jest cena, nie? I warunki zakupu i pewne cechy opisujące, co będzie kupowane. Poza tym, jaka wartość dla rozwoju organizacji z tego wynika, nic dla mnie nie wynika, nic. Emil, jak w przypadku działalności odpłatnej w tym projekcie pilnujecie, aby projekt nie był zyskowny? Rozumiem, że chodzi ci o przychód do projektu, tak? Tak to rozumiem. Może być przychód do projektu i tylko ten przychód musi być wydatkowany na pozycje, które są ujęte w kosztorysie. No i u nas jest to dosyć proste, bo mamy takie pozycje w kosztorysie, jak na przykład wynagrodzenie dla autora wpisu na blogu, więc no jest to skalowalne w tym sensie, że jak mamy przychód w ramach projektu wyższy, to możemy więcej tych wpisów na bloga napisać. Mamy, nie wiem, kampanię reklamową przewidzianą w budżecie, więc też możemy, większy mamy przychód ze sprzedaży kursów online, które powstały w ramach projektu, no to przeznaczamy to na kampanię reklamową. I to w tym punkcie jakby się skaluje i jesteśmy w stanie w tym w miarę sterować. Andrzej M., Fundacja korzysta nieodpłatnie z siedziby, czy powinniśmy ją zamienić na umowę płatną? Nie wiem czemu, znaczy... Nie, znaczy nie widzę potrzeby, żeby tu w kontekście tego przedsięwzięcia jakkolwiek na to patrzeć, że nieodpłatna to jest jakaś gorsza. Bogusia, czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć wynagrodzenie z umowy pracy osoby, która pracuje na tym samym stanowisku? Praca na umowę pracy jest w godzinach, ma 16, natomiast na umowę pracy na 1/4 po 16, bo mamy inną grupę odbiorców. No teoretycznie chyba tak. Rozumiem, że elementem przedsięwzięcia rozwojowego miałoby być stworzenie nowego stanowiska pracy, czy dodatkowego stanowiska pracy, nawet jeśli ono by się miało nazywać jak stanowisko, które już funkcjonuje. Więc no, jeśli jest to elementem naszego programu rozwojowego, to jakiś taki potencjał tu widzę. Tak.
Joanna, zgadzam się z panami, natomiast dla mnie to kwestia, czy mam wynająć zewnętrznie obiekt, czy mogę przearanżować pół domu. Okej, no rozumiem. Tak. Znaczy umowa na 3 lata na pewno wtedy musiałaby być. Natomiast no też wymagałoby to, na przykład wymagałoby to, zakładam, takiej analizy alternatyw, którą macie dostęp, które macie dostępne, i wykazania, że to, co robicie, jest najlepszym dla was rozwiązaniem. Może też jakieś zapisy umowy w stylu, że to nigdy nie będzie odpłatne dla fundacji, bo taki wydatek po prostu zwraca uwagę i musimy tutaj no, mocno się zastanowić, jak to opisać, żeby dla oceniającego nie było to jakieś kontrowersyjne i dziwne. Sławek, jeśli potencjał osobowy OSP posiada oraz sprzęt w postaci pojazdów, natomiast na obecną chwilę w porze zimowej nie ma odpowiednich warunków do przechowywania, musimy wycofać pojazdy, które posiadają na sobie środki gaśnicze i wykluczają pojazd z użytkowania. W naszym przypadku temat nie do przeskoczenia. No rozumiemy, Sławek. Natomiast no, tak jak powiedzieliśmy, trochę to... Znaczy, może upewni się w Niwie też, nie? Oni też mają webinary z pytaniami i odpowiedziami. Upewni się, jak oni do tego podchodzą. No dla mnie taki wniosek byłby no taki sobie, powiedzmy, nie? Gdzie po prostu budujemy halę, żeby było gdzie sprzęt przechowywać. No. Patryk, jakie informacje powinny znaleźć się w rubryce wniosku promocja wsparcia udzielonego w ramach PRO, w którym miejscu opisać doświadczenie wnioskodawcy? Słuchajcie, no nie będziemy na tak szczegółowe pytania odpowiadać teraz, bo się zakupiemy. Też wymagałoby to sięgnięcia po prostu do wniosku, więc to musimy sobie odpuścić. Tomasz, czy w ten program wpisuje się na przykład rozwój młodzieżowej drużyny pożarniczej, na przykład przez zakup sprzętu do ćwiczeń lub kompletnych ubrań specjalnych dla młodzieży, co przyciągnie nowych członków, rozwój oferty wynajęcia sali w remizie, wyposażenie, wymiana w kuchni, remont sali, rotacja poddasza remizy do miejsca spotkań dzieci i młodzieży i lokalnej społeczności. No pytanie, jak to wszystko wpłynie na potencjał wasz, na wasze podstawy funkcjonowania. No to, że powstanie młodzieżowa drużyna pożarnicza, jest ok. Natomiast no, to jest elementem naszej działalności statutowej. Nie? Myśmy w ramach naszego projektu PRO mieli na przykład webinary, które potem żeśmy wycięli, w sensie, bo i tak robimy te webinary i one nie są w ramach PRO. I to był elementem naszej działalności statutowej. Natomiast musieliśmy to umieścić też w jakimś takim kontekście rozwojowym. Więc okej, jedynka, natomiast no pytanie, do czego ma nas to prowadzić i jak to na nas wpłynie w przyszłości? Słuchajcie, ja jeszcze raz podkreślę to, co już powiedziałem. To nie jest projekt. To nie jest projekt, w którym chodzi o to, żeby zrekrutować dzieci i utworzyć nową grupę młodzieżową druhów młodych strażaków. Tu chodzi o organizację. Tu chodzi o to, by możliwości organizacji były większe. Jak będą możliwości organizacji większe, to sami będziecie wiedzieli, jak zrekrutować nowych druhów. Poza tym wybaczcie, no, rekrutacja młodych druhów to nie jest wielki wyczyn. No, to podejrzewam, że... No dobra, tyle. Dwójka tutaj, rozwój oferty wynajęcia sali w remizie. Upewnijcie się, czy to na pewno nie jest działalność gospodarcza, tak to powiem. Znaczy to na pewno jest działalność gospodarcza. No, trójka. Adaptacja poddasza remizy do miejsca spotkań dzieci i młodzieży i lokalnej społeczności. No dobra, no ale to też jest jakieś takie działanie. Myślcie o tym w tym kontekście, czy to, że zrobimy to działanie, to sprawi, że będziemy, zwiększymy zakres naszej działalności statutowej, będziemy mieli źródło finansowania, żeby naszą działalność statutową prowadzić. No bo za bardzo nie widzę tutaj. Powiem tak, jeżeli przed remontem mieliście setkę dzieci i ona tam spędzała czas na zajęciach organizowanych 2 razy w tygodniu, to jeżeli wyremontujecie lokal, to dalej będziecie mieli setkę dzieci, która spędzała 2 godziny w tygodniu. Sorry, ale to żadna zmiana. Dobra, Weronika, tutaj już odpowiedzieliśmy a propos strategii. Teraz, a jeśli będziemy prowadzili działalność edukacyjną i w efekcie tych działań nasz produkt wpisujący się w te działania edukacyjne będzie lepiej rozpoznawany, co rozwinie działalność biznesową i jest dopuszczalne w ramach projektu. Znaczy rozumiem, że pozytywnym skutkiem ubocznym tych działań może być zwiększenie rozpoznawalności również tego produktu, natomiast generalnie w PRO chodzi o rozwój tej waszej działalności statutowej, o rozwój waszej działalności, no tej edukacyjnej, jak rozumiem.
Więc bardziej w tym kluczu bym na to patrzył. Słuchajcie, pytacie nas bardzo często o jakieś konkretne pozycje z kosztorysu. Myślę sobie, że to nie chodzi o to, żebyśmy my teraz zaczęli wymieniać, rozstrzygać poszczególne pozycje z kosztorysu, czy można, czy nie. Po prostu zapamiętajcie, to jest program, który ma sprawić, że jeżeli macie jakiś pomysł na o wiele większą działalność, działalność, która będzie działalnością na większym obszarze, w większej ilości, lepiej robioną, mającą stałe finansowanie, działalnością, którą będziecie robić w większym i szerszym zakresie, bo macie sprzęt do tego, ludzi, to to jest program, który może wam sfinansować te wszystkie zmiany, o ile pokażecie, że macie pomysł na zmianę, że wiecie, kim chcecie zostać, kim ma być ta organizacja, wiecie, czego wam brakuje i właśnie jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to uzupełnić te braki i zrobić to w takim okresie czasu, aby to się mogło wydarzyć, bo zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Nie? Na tym polega rozwój, że się on toczy. Jest, no, tak jak dziecko staje się, jest przygotowywane do olimpiady, żeby osiągnąć pewien laur, to ono się uczy przez cały rok albo przez dłuższy okres czasu. Mhm. Więc to nie jest tak, że jeden wydatek może być i teraz my wam na to odpowiemy. Patrzcie na to w szerszym kontekście. Adam, prowadzimy stowarzyszenie, którego jeden projekt przerósł naszą działalność. Nazwa tego projektu jest bardziej rozpoznawalna niż nazwa stowarzyszenia. Czy w ramach PRO możemy wyodrębnić ten projekt, tworząc fundację o tej nazwie, czy koszty tego można sfinansować w ramach PRO? No ale chodzi o rozwój w ramach PRO waszego stowarzyszenia, więc szukamy źródeł finansowania nowych i rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia, więc nie bardzo widzę tutaj możliwość sfinansowania takiego manewru z fundacją. Joanna, czy na etat mogą być zatrudnione osoby do wielu działań, działań misyjnych i administracyjnych jednocześnie? Znaczy, jeśli te działania administracyjne są większe, bo wynikają z tego, że rozwijamy się w ramach PRO, jest to elementem przedsięwzięcia, no to jakieś takie pole do tego tutaj widzę, aczkolwiek bez fajerwerków bym powiedział, nie? Dobra, Emil. Czy możliwe jest rozwój organizacji w ramach działalności odpłatnej, edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej, ale z zakresu działalności gospodarczej, np. marketing, sprzedaż lub rzemieślników, czy nawet NGO, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą prowadzić? No tak, znaczy to nie jest. Czy rozumiem, że mówimy, że chcecie to robić w ramach działalności odpłatnej? Tematyka tej działalności odpłatnej no zasadniczo nie jest ograniczona, tylko musi to być dalej działalność odpłatna, czyli musi się to wpisywać w sferę pożytku publicznego. Czy możemy złożyć wniosek na projekt budowlany naszej zabytkowej siedziby, bo bez niego nie możemy ruszyć dalej z remontem? Nie, nie możecie. To tak bym powiedział. Przepraszam bardzo. Nie no, słuchajcie, formalnie możecie, ale nic z tego nie będzie. No. Iwona, gotowe. Dobra, to słuchajcie, bo to o tym, żeśmy pisali, to może już nie odpowiadajmy. Dobra, Bogusia, czy przeszkolenie kadry z fundraisingu jest możliwe w ramach projektu PRO? Tak, jak najbardziej, natomiast no, znowu, samo przeszkolenie, pytanie, czy nam rozwiąże problem. Znaczy samo szkolenie jest jakimś krokiem w tą stronę, ale zróbmy więcej, zróbmy plan fundraisingowy, zapewnijmy sobie, nie wiem, opiekę mentora przez 6 miesięcy albo przez 12 miesięcy, zapewnijmy sobie środki na kampanię taką fundraisingową, na opłacenie reklam i tak dalej. To jest arcyważne, co mówisz, Waldek. To nie o to chodzi, żebyśmy jedną rzecz wpisali. Chodzi o to, żebyśmy mieli cały plan dochodzenia do pewnego pomysłu, do pewnego poziomu rozwojowego. Nie? To jest tak jak z tą halą. Od tego, że mamy halę, nic się nie zmienia. Od tego, że zrobimy sobie szkolenie, nic się nie zmienia. Jeżeli nie wyłonimy zespołu ludzi, którzy później będą się tym zajmować, będą mieli wsparcie, ktoś będzie czuwać nad tym, to sorry, żaden system pozyskiwania środków z tego nie powstanie. Natalia, część osób z naszego zespołu chciałaby skończyć studia podyplomowe. Czy orientujecie się, jak wygląda ich rozliczenie w kontekście PRO? Czy tu mamy
taką sytuację, że na przykład my, gdy subskrybujemy program licencji rocznej, to możemy zapłacić licencji rocznej w tym roku ten program, na cały rok również przyszły, pod warunkiem, że w przyszłym roku też realizujemy te działania, czy że w ogóle realizujemy PRO. Więc myślę, że przeniósłbym to na odpowiedź do ciebie, czyli jak studia się rozpoczną w 2025 roku i wtedy będzie dokonana płatność, a uzyskanie dyplomu w 2026, to jest OK, pod warunkiem, że w 2026 roku też realizujecie projekt. No i w ogóle to działanie bym po prostu rozciągnął na 2026. Dobra, Emilowi to chyba żeśmy już odpowiedzieli. Paulina, mam wrażenie, że odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Weronika, czy zakup i montaż windy w budynku niedostosowanym do osób z niepełnosprawnościami wpisuje się w realizację programu? Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No może to być jeden z elementów, ale absolutnie nie kluczowy. No bo to, że wy będziecie mieli tą windę, to jeszcze nie uzależnia was od środków dotacyjnych. Natomiast ja bym przede wszystkim popatrzył na programy PFRON-owe, bo zakup windy podejrzewam, ja nie śledziłem ostatnio programów PFRON-owych, ale podejrzewam, że zakup windy można sfinansować z PFRON-u. No szkoda tak, na pieniędzy. Tak, też we wniosku się opisuje, czy można to sfinansować z innych źródeł, więc takie pole powinno tam się znaleźć też. Agata, czy możemy wnioskować o pieniądze na remont lokalu wynajętego od miasta? Możecie, co najmniej umowa na 3 lata. Dobra, Weronika, to chyba jest jakaś odpowiedź do tego, co było wcześniej, to nie będziemy tego ciągnąć. Czy Związek Stowarzyszeń może wziąć udział w projekcie? Moim zdaniem może. Słuchajcie, sięgnijcie do regulaminu konkursu, tam jest wprost napisane, kto jest wykluczony z powołaniem się na przepisy ustawy o pożytku. Wydaje mi się, że może, ale nie mam takiej pewności tak na gorąco. Ja bym powiedział tak. Związek Stowarzyszeń może prowadzić działalność pożytku. No to de facto tak. Działa jak stowarzyszenie, nie? Natomiast chciałem podkreślić, że Związek Stowarzyszeń tak, ale Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego prawdopodobnie już nie. Tak. To na pewno nie. Stowarzyszenie Odysta na pewno nie. Czy fundacja, która organizuje festiwal filmowy z płatnymi biletami, może zdobyć pieniądze na takie rzeczy jak sprzęt, komputery, słuchawki dla pracowników, skanery do biletów, projekt do oglądania filmów przez programerów festiwalu? Wpływa to na potencjał rozwoju festiwalu, lepszą jakość pracy, co z siedzibą? Znaczy rozumiem, że mówimy tutaj o tym, że robicie ten festiwale. Albo chcieliby robić o wiele większe. Tak, ale to rozumiem, że w ramach działalności odpłatnej to robicie, no bo tylko wtedy byłaby tutaj opcja. Stop. To jest bardzo ważna rzecz. To jest program na działalność pożytku publicznego. Jeżeli jesteście instytucją kulturalną, a podstawą waszej działalności jest ustawa o działalności instytucji kultury i prowadzeniu działalności kulturalnej, to na tę działalność moim zdaniem nie możecie pozyskać w ogóle dofinansowania i zostaniecie odrzuceni formalnie. To jest program na działalność pożytku publicznego. Działalność kulturalna nie jest działalnością pożytku publicznego. No, ale poczekaj, no tak, ale kultura jest pożytku publicznym, nie? Więc. Tylko musisz się jasno zdecydować, no tak. Kultura realizowana jako działalność pożytku publicznego, czy kultura realizowana według zasad opisanej nie w ustawie o pożytku, tylko w ustawie o właśnie instytucjach kultury. Maryla, działalności gospodarczej nie możemy wspierać w ramach PRO. No nie możemy działalności gospodarczej wspierać w ramach PRO, jak najbardziej nie możemy. Iwona, czy wskazać wielki, cały plan Domu Kultury, jeśli dopiero w tej chwili startujemy, czy wymyślić jakiś mały cel pod te małe pieniądze? Znaczy rozumiem, że do ścieżki pierwszej chyba piszecie, tak? No to pewnie wielkiego planu nie zrobicie za 60 tysięcy. Więc tak, pewnie tutaj jakiś mały cel pod te małe pieniądze, pewnie w tą stronę. Sebastian, czy efektem może być powiększenie potencjału organizacji, zakup sprzętu, który poprawi ofertę i dostępność naszych podopiecznych, ślepie kierować nasz rozwój do nowych potencjalnych odbiorców? No i to bym poszedł, nie? Nasze pytanie, czy możecie i to, w tą stronę iść.
Rozumiem, że mówimy tutaj o ofercie w kontekście działalności odpłatnej pożytku publicznego, więc efektem takiego projektu powinien być wzrost przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego. Więc teraz pytanie, co was doprowadzi do tego efektu? Czy to, że poprawicie jakość do oferty kierowanej do istniejących podopiecznych, czy to, że skierujecie do nowych grup? To już musicie się sami zastanowić. Ja bym... Myślę sobie, że tego nie znajdziecie w programie i wytycznych dotyczącym PRO, ale ja bym chciał bardzo podkreślić, że oczywiście poprawa warunków, w których realizowana jest działalność, no jest pewnym rozwojem, ale to nie jest taka zmiana, której efektem byłoby to, że robimy ogromny skok rozwojowy. Ogromny skok rozwojowy to na przykład taka sytuacja, w której jesteśmy miłośnikami kina i rzeczywiście mamy spotkania wśród naszych znajomych w mieszkaniu każdego z nas rotacyjnie i później rozmawiamy o filmach, które oglądaliśmy. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć organizację, która zarówno prowadzi kino, prowadzi dyskusyjny klub filmowy, gdzie dyskusje są na przykład, tak jak w Krakowie, w Kinie Mikro, na temat sposobu postępowania i osobowości człowieka dokonywane, i to jest dyskusja środowiska psychoterapeutów. Zarówno chcemy stworzyć dyskusyjny klub filmowy dla seniorów, jak i chcemy w ogóle propagować kinematografię, kino jako wartość i sztukę. Wyjście z domu i przeskok do takiej działalności to jest jakaś zmiana. Natomiast na takie zmiany są pieniądze. Natomiast myślcie o tym, pamiętajcie, to jest kluczowe. Tak, słuchajcie, tam wcześniej były jakieś pytania, ja nie będę teraz do nich wracał, bo będzie mi ciężko je odszukać. Jeśli te osoby, które wcześniej zadawały pytania, nie uzyskały odpowiedzi, to powtórzcie proszę je tutaj teraz. Jeszcze Iwona pyta, czyli działalność odpłatna pożytku publicznego jest ok, a nie działalność gospodarcza, czym to się różni? Tak, działalność odpłatna pożytku publicznego jest działalnością pożytku publicznego i ją możemy rozwijać w ramach PRO, natomiast działalności gospodarczej nie możemy rozwijać w ramach PRO. Różni się to tym między innymi, że działalność odpłatna musi się mieścić w sferach pożytku publicznego, w tym wariancie, o którym my tutaj mówimy, i przychody z tej działalności nie przekraczają kosztów, czyli to jest działalność, która wychodzi na zero. Rozlicza się to albo rocznie, albo projektowo, zależnie od tego, sami podejmujemy decyzję, w jakich okresach porównujemy te przychody i koszty. Kamila, to odpowiadaliśmy na to pytanie. Tu zalecaliśmy konsultację z księgową i też refleksję nad tym, czy ten zestaw, czy te elementy zestawu mogą służyć nam oddzielnie, czy funkcjonalnie są ze sobą powiązane na tyle, że tylko razem pełnią swoją funkcję. Obawiam się, że tylko razem, bo też mi się tak wydaje. Jeżeli mamy mikser, no miksujący dźwięk, to on w ogóle, to on bez kolumn, kabli i mikrofonów, czy też kabli podłączanych do gitar, w ogóle nie zadziała, no nie będzie pełnił swojej funkcji. Maryla, jesteśmy fundacją i chcemy też na konsultacjach zarabiać, jak wy na szkoleniach, to nie rozumiem, dlaczego na ten rozwój w ramach fundacji coś tutaj jest ucięte, za zasili fundusze fundacji, to będzie w ramach statutu, my obecnie szkolimy mały zasięg, chodzi o sprzęt i programy do konsultacji. No słuchajcie, no możecie rozwijać działalność odpłatną pożytku publicznego, nie działalność gospodarczą, no to jest ta różnica. Kamila, czy jeśli część prac, na przykład budowlanych, czy projektowanie i wydruki poligrafii zlecimy innej firmie, to w rubryce zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy to wpisujemy. Znaczy z tego, co ja kojarzę webinary NIW-u, no to jeśli to jest czynność techniczna, pomocnicza, a nie zlecenie jakiejś merytoryki, którą moglibyśmy sami wykonać, ale z jakichś powodów chcemy to zlecić na zewnątrz, to nie jest to zleceniem, to nie jest to zlecenie, to nie jest to realizacja zadania przez podmiot zewnętrzny, więc wtedy nie zaznaczamy tej rubryki, ale upewnijcie się proszę w NIW-ie. Iwona, ale działalność gospodarcza też na zero w przedsiębiorstwie społecznym, prawda? No nieprawda.
Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie społecznym nie musi być na zero. Jak najbardziej może być tutaj zysk. Jak najbardziej nie powinna być na zero. No. Natomiast działalność gospodarcza po prostu nie może być tą działalnością, którą interesujemy NIW. Mhm. Andrzej M. Czy szkolenia dla nauczycieli są działalnością pożytku publicznego czy gospodarczą? To znaczy tak, no jeśli to się mieści w sferze pożytku publicznego, a wydaje mi się, że się zmieści, ale upewnijcie się, no to tak naprawdę sami podejmujecie decyzję, czy robicie to w ramach działalności pożytku publicznego, czy robicie to w ramach działalności gospodarczej. Kwestia, jak to macie opisane w statucie, jakie macie dokumenty wewnętrzne pod to. Bo może być tak, że po prostu nie jest to doprecyzowane w statucie, a podjęliście uchwałę, że robicie to w ramach działalności odpłatnej. Teresa, rewitalizacja własnego NGO, parku do działań społecznych. Nie bardzo rozumiem, w sensie, czy to się zmieści? Nie wiem. Nie wiem, czy to się zmieści. Ma to rozwijać wasz potencjał, wasze zasoby do działalności statutowej. No dobra, słuchajcie, 10:55. Chyba czas skończyć. Czekamy jeszcze na jakieś ostatnie pytania. Jeśli macie, to zadawajcie. No i cóż, no polecamy nasze szkolenie z przygotowania wniosków, nie tylko pod kątem pro, znaczy może nawet bym powiedział, że poruszamy tam czasami wątki pro, natomiast no jest to dużo szersze szkolenie, nie? Więc jeśli zależy wam na takim, wiecie, krótkim instruktażu, jak wypełnić wniosek pro, to nie jest to szkolenie. Mhm. Anna, a czy fundacja, która organizuje pokazy edukacyjne dla szkół, pokazy filmowe z lekcjami, często o społeczeństwie obywatelskim, prowadzi działalność pożytku publicznego, jest to działalność statutowa? Pokazy edukacyjne dla szkół? Tak, myślę, że jak najbardziej. No chyba, że wiecie, że to... Nie przynosi dochodu, nie? Znaczy, chyba, że jest to odpłatne i generuje dochód, no to wtedy nie będzie to działalnością pożytku publicznego. Że, słuchajcie, myślę sobie, że jeżeli składacie wniosek do PRO, do 1A, to koniecznie odróbcie lekcję z tego, co to jest działalność pożytku publicznego, a dla nas może to jest dobry pomysł na to, żebyśmy zdobili kiedyś jakiś poradnik króciutki na ten temat, żeby takie rzeczy były jasne. Tak, Emil, jeśli wpisaliśmy w KRS dane PKD jako działalność gospodarcza, ale faktycznie nie wykonujemy tego w ramach działalności gospodarczej, a chcemy wykonywać jako działalność statutową, to może być problem. To tutaj dużo zależy od tego, jak brzmi wasz statut. Ewentualnie dokumenty, jak wyglądają wasze dokumenty, od których zależy podstawa kwalifikowania danej działalności do odpowiedniego rodzaju. Z jednej strony na pewno musicie mieć to napisane w polityce rachunkowości i politykę rachunkowości zmienia się uchwałami zarządu, ale z drugiej strony może się też okazać, że i to jest do sprawdzenia, że na przykład takie rzeczy macie na twardo wpisane do statutu. No i wtedy oczywiście to można zmienić, ale to wymaga po prostu zmiany statutu, który wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy zostanie zatwierdzony przez sąd. Ja jeszcze powiem tak, na etapie konstrukcji naszej umowy spółki myśmy się konsultowali z księgową, taką doświadczoną panią w trzecim sektorze i ona nam powiedziała, że to, co mamy w PKD w naszej umowie spółki, to niekoniecznie musi od razu świadczyć, że to jest działalność gospodarcza, bo po prostu piszemy, że w tym przedmiocie prowadzimy działalność. No tak to było. Natomiast gdy wnioskowaliśmy o status organizacji pożytku publicznego, to sąd już zdecydowanie nie podzielił tego stanowiska i musieliśmy po prostu zmieniać umowę spółki. Mhm. Anna, jeśli na przykład w działaniach mamy rozwój danych szkoleń, to co będzie wskaźnikiem rezultatów? Czy to są na przykład szkolenia, które już możemy organizować dzięki temu rozwojowi, a jakiś przykład jakościowego wskaźnika? No słuchajcie, takim bezpośrednim przełożeniem szkoleń, które prowadzicie, rozumiem, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, jest to, że rośnie nam przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego. My mamy taki wskaźnik w naszym projekcie i jak najbardziej jest to wskaźnik, który mówi też, że zwiększamy ten potencjał, no bo właśnie teraz te przychody w działalności odpłatnej, podkreślam, wynoszą tyle, a jak będziemy realizować ten projekt, one będą wynosiły w poszczególnych latach tyle. Nowa organizacja, tam jest 24 miesiące w przypadku PRO. Mówiliśmy o tym wcześniej, no był na to slajd. Czy wynagrodzenie osoby, która będzie rozliczać, raportować projekt, jest kosztem kwalifikowalnym? No to trochę chyba jak pod księgowość bym to podciągnął.
Upewnijcie się w NIW-ie, tak? Tak to ujmę. Wydaje mi się, że raczej nie, ale nie mam tutaj pewności. Dobra, słuchajcie, bo godzina jest 11 już, za minutę. Będziemy kończyć, słuchajcie. Dziękujemy wam bardzo za obecność. Tam było też pytanie odnośnie tego nagrania. Nagranie będzie na YouTubie, także też dostaniecie link. Wszyscy, co byli zapisani na nasze dzisiejsze spotkanie, otrzymają link do nagrania na YouTubie. Myślę, że będzie to jeszcze dzisiaj, tak się postaramy. Jeszcze Monika, czy można ująć w kosztach wynagrodzenie członka zarządu? No, tak jak mówiłem, raczej bym tutaj szedł w kierunku, że... To nie jest wydatek szczególnie rozwojowy. No tak, raczej to musi być osoba, która zajmuje się rozwojem, robi to, co robi, zajmuje się rozwojem naszej organizacji w ramach programu rozwojowego, który sobie wymyśliliśmy. Nie? Tak. Słuchajcie. No to jeśli ten członek zarządu zajmuje się prowadzeniem szkoleń... To nie jest w ogóle czynność wykonywana w ramach zarządu. No tak, dokładnie. Wiecie, powiedzmy sobie może jedną rzecz. Członek zarządu ma obowiązki wynikające z tego, że jest członkiem zarządu. Ale może być też sytuacja, że członek zarządu pełni inną rolę, po prostu pracownika albo zleceniodawcy. Wtedy to jest coś dodatkowego, co w żaden sposób nie jest związane z zarządzaniem. Wtedy się pojawiają jego nowe obowiązki, wynikające z tego, że podpisał jakąś umowę zlecenia albo o pracę. Pojawia się też zależność formalno-prawna związana z zobowiązaniem, jakie wziął na siebie tą umową. Jeżeli w związku z tą umową idzie jakieś wynagrodzenie, to jest wynagrodzenie w związku z tą umową, a nie w związku z tym, że on jest członkiem zarządu. Rozdzielmy te dwie rzeczy. Mhm. No i teraz, jeśli ta osoba miałaby coś robić w ramach tego projektu, no to jak najbardziej możemy ją wynagradzać, tylko no to ma być elementem tego naszego przedsięwzięcia rozwojowego. Tak jest. Pamiętajcie, że dobrze by było, żeby w zarządzie była inna osoba, która podpisze z nią umowę. Tak, znaczy to w kontekście fundacji, nie? Jeśli mówimy o fundacji, no znaczy ktoś musi podpisać umowę z tą osobą, kto nie jest tą osobą. Ale to też zerknijcie do swojego statutu, jak to wygląda. Mhm. To jest Maryla program coroczny, więc za rok też pewnie będzie konkurs w ramach PRO. I w ramach FIO też. I w ramach FIO też. Nowego. Tak. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy wam bardzo za obecność. Napiszcie nam tam jakiś komentarz. Po zamknięciu jest takie miejsce, gdzie można zostawić nam informację zwrotną, więc napiszcie nam tam, co możemy zrobić lepiej, czy było OK, co było dla was wartością. Odwiedzajcie też nasze social media. Pamiętajcie, że mamy strony internetowe, które są kopalnią wiedzy. Przedsiębiorstwospołeczne.pl. Tam też jest sklep, który możecie odwiedzić i sprawdzić, czy jest coś, co moglibyście kupić, co mogłoby być dla was pomocą. Przedsiębiorstwospołeczne.pl. Naciskamy sklep i możemy wybierać. Pamiętajcie też, że zawsze możecie do nas zadzwonić. Kontakt do nas jest w zakładce kontakt na samej górze. Dzwońcie, chętnie wam pomożemy. Jeżeli nie odbierzemy, to po prostu oddzwonimy. Dziękuję. Tak. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia pewnie na jakichś kolejnych webinarach. Powracajcie, do zobaczenia. Dziękujemy, cześć.